Witamy w podcaście Zakrątki, w którym opowiadamy, co ciekawego dzieje się na świecie gier planszowych. Oraz co dzieje się także w Polsce. I ja nazywam się Ignacy Ciebiczek. A ja nazywam się Maryna Wakrzewicz. I pracujemy w Portal Games. I nasze audycje są bardzo, bardzo związane z firmą Portal Games. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w podcaście Zapionki. Dzień dobry, dzień dobry, witamy, jak zwykle nie po przerwie. I proszę Państwa, jest to wydanie wyjątkowe i specjalne. A dajemy mu numer, czy on będzie poza numeracją? Jest, normalnie. Czyli 213. Oj, to mało. Nie. Jest ono specjalne z tego względu, że robimy eksperyment i nie tylko nagrywamy jak zwykle audio, czyli jak zwykle Państwo walczą z moją wadą wymowy, ale także nagrywamy wideo, żeby wrzucić na YouTube'a w troszeczkę bardziej ciekawszej formie. Ja kiwam głową jak ten piesek w samochodzie. Zgadzasz się z tym, co mówię. Mhm. Żeby wrzucić na YouTube'a coś ciekawszego niż po prostu blady ekran. I czyli... myślę, że nas wrzucisz jako coś ciekawszego. Tak. Czyli ci z Państwa, którzy słuchają tego na Spotify'u, na Apple Podcasty, na jakichś tam innych rzeczach, to mają jak zwykle audio. Ty, a ja się bardzo cieszę, że nagrywamy to na żywo, bo ty, ludzie zobaczą, jak ty w końcu tutaj za każdym razem, jak coś opowiadasz. Już. Więc ci, którzy słuchają podcastów, nie widzą żadnej różnicy. Nasz reżyser dźwięku dodał tam pewnie jakieś fajne dżingle. Tak jest, dżingle dodawał i takie inne historie. Natomiast ci, którzy naszego podcasta konsumowali na YouTubie, widzą dużą różnicę. Widać moją łysinę, widać moją piękną żonę. Ja bym cię tu narysowała nawet. Widać, że macham rękami i że się bardzo przyjmuję tym, jak gadam. I widać, że Mary ma to w nosie, tam sobie coś rysuje. I Państwo zobaczą całą kuchnię. Nie narysuję, bo zabroniłeś mi nadstrugać ten ołówek. Czy nie zobaczą całą kuchnię, ale zobaczą kawałek kuchni tego podcastu. Zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy, jakie będą komentarze i przejdziemy nad tym albo do stałego, natomiast albo na niestałego. Natomiast jest, faktycznie jest tak, że ja w dobie pandemii i stay at home bardzo kombinuję nad różnymi nowymi pomysłami, żeby tego naszego YouTube'a rozruszać, ponieważ no, jak nagrywamy go w domu, to jest to znacznie nudniej. Ale zobacz, ja ci cały czas powtarzam, zrób filmik z kotami, naszymi trzema kotami i od razu ten YouTube się tak rozrusza, proszę, no poprzyjcie mnie, że ten YouTube się rozrusza i po prostu będzie super. Ja nawet mogę zaraz jednego zwierza przynieść. Kontynuując. Więc ponieważ nie ma Marka za kamerą, nie ma różnych fajnych materiałów, które kręciliśmy w filmie, jakiejś prezentacji gier robiliśmy, no, różne rzeczy robiliśmy. Jestem tylko ja w moim małym pokoju. No więc próbuję wymyślić jakieś nowe formuły, żeby Państwa troszeczkę, że tak powiem, rozkręcić. Więc zachęcamy jak zwykle do dawania nam feedbacku. No w tym wypadku stali słuchacze podcastu, no nic nowego się nie wydarzyło, ale ci, co oglądają na YouTubie, to coś nowego się wydarzyło. Pomachaj do Państwa. Wydarzyliśmy się my. A ja zanotuję, nagrywamy to 26 kwietnia 2020, ten rok 2020, faktycznie jest. To jest, proszę Państwa, ten słynny zeszycik, o którym Państwo tyle słyszało w podcaście, teraz go zobaczyliście, on naprawdę istnieje. No jesteśmy w dziale Hello. W dziale Hello, co byś na Państwa powiedziała? W dziale Hello powiedziałabym to, że witamy po raz pierwszy na żywo. Tutaj, tu, jakie? Po pierwsze, nie punkaj mi w tu, to. Tu nagrywamy, do tego, dlatego do tego mówimy. Przestań mi to punkać. Poza tym nie jesteśmy na żywo, nagrywam to w niedzielę i to na środę. Dobrze, więc... Pierwszy każe mówić, a potem mówię, że źle mówię. Państwo widzą, że nie ma nic ciekawego do powiedzenia, więc przejdziemy do moich punktów. I żyjemy w dobie... A to było nieładne. Żyjemy w dobie, mam taką notatkę, że żyjemy w dobie, w erze paczkomatów. To jest moja ulubiona aplikacja, po prostu się nie mogę dowiedzieć. Wiesz, że nawet dzisiaj paczka przyszła, w niedzielę dowożą. I chciałem powiedzieć, że Maryś faktycznie zamienia się w takiego narkomana paczkowatego. Uwielbia te kartony dostawać, uwielbia te wszystkie paczki dostawać. Odkryła, jak to jest dostać w paczce coś, bo dotychczas wszystko kupowała na żywo po sklepach i tylko do niej przychodziły paczki z komiksami czy z grami. Teraz Mary dostaje paczki i widzi, jakie to jest fajne. No i moje pytanie brzmi do ciebie. Czy faktycznie także rozumiesz teraz troszkę bardziej fenomen Kickstartera, że ludzie tam te paczki wyczekują? Znaczy ja nie muszę rozumieć fenomenu Kickstartera, ja go rozumiem od początku, że dla ludzi to jest tak, jakby sobie kupowali prezent, który dostaną dużo później i do końca będzie wiadomo, jak on wyglądał, bo to jest coś, czego oni nie mogli zobaczyć, widzieli to tylko na Kickstarterze, na opisie, nie mieli tego w ręce, to nie jest towar, który sobie gdzieś tam macali, należy do macanta, czyli... pooglądali sobie produkt i teraz go wreszcie będą mogli dotknąć, zobaczyć i tak dalej. Ja zawsze rozumiałam fenomen Kickstartera, tylko troszkę mnie niepokoi, że ludzie tam tak strasznie dużo wchodzą w to, jaki taki hazard się z tego już robi tak naprawdę, że cały czas próbują nowych rzeczy, cały czas czegoś nowego. Nawet mnie ostatnio zastanawiało, że może są jakieś fajne buty na Kickstarterze, które mogę sobie pooglądać na przykład, ale nie zrobiłam. Buty tego na Kickstarterze. Ja Maryś ostatnio wysłałem fotkę, którą opublikował Thomas Covert. To jest taki...
influencer na Facebooku, który jest właścicielem i adminem dużej ilości grup na Facebooku. On jest tam bardzo aktywny i on na tym zarabia, z tego się utrzymuje, z tych grup. I on pokazał zdjęcie, jak wygląda jego, już nie kolekcja gier, tylko pokazał, to wygląda jak zdjęcie w garażu, czy gdzieś jakieś takie coś. Cały garaż zawalony kartonami gier. I pamiętasz to zdjęcie? Tak, pamiętam to zdjęcie i pamiętam, że to już jest niesmaczne, no, użyjmy tego słowa po prostu. On faktycznie wspiera wszystko, co leci, i było pokazane takie zdjęcie jego garażu, zawalonego kartonami z gier, które mu przysłał Kickstartera, który on nie miał czasu otworzyć, nie mogę, to w sumie nie interesuje. Nie, bo on ich nie chciał otwierać, on ich nie chciał w nie grać, on ich chciał posiadać. To jest problem posiadania, ludzie chcą posiadać rzeczy. I zawalony ten garaż po prostu dziesiątkami czy setkami gier, które do niego przyszły, których nawet nie otworzył. Więc, ale to była moja dygresja o erze paczkomatów. Znowu oddaję Ci głos na 5 sekund, zanim Ci go zabiorę. Era paczkomatów. No paczkomat u nas jest po prostu cudowny i faktycznie muszę przyznać, że ja jestem za każdym razem coraz bardziej zafascynowana tym, że tak fajnie działa. Ja tam wszystko widzę, gdzie to przyszło, kto wysłał, w którym miejscu to jest odebrane, kiedy to do nas przyjdzie. U nas w ogóle to nie tylko paczkomaty, ale są też samochód stoi z takim fajnym panem, co te paczki wydaje, czy on tu dokładać kodzik. Takie ma dredy zamotane na górze, zarąbiste, powiem Ci, takie chyba metrowe. Żeby ja tam nie zaczął jeździć. A Ty nie masz dredów. Nawet tu na tym kółeczku nie masz dredów. Ty też masz dredów. No nie mam, ale ten facet ma fajne. Drugi punkt na mojej liście Hello, czyli rozpędówki, proszę Państwa, to są podcasty. I chciałem się zwierzyć Wam, naszym słuchaczom, którzy nas wciąż słuchają, że Ignacy się w ostatnich tygodniu, miesiącach zapuścił w temacie podcastów, ponieważ ja podcasty, jak wiecie, słucham aktywnie, natomiast słucham je w samochodzie. A od 2 miesięcy w samochodzie nie siedziałem i tych wszystkich podcasterów przestałem słuchać. Faktycznie w tym tygodniu się wziąłem za siebie. Wziąłem się za siebie poważnie, zdrowo. Posprzątałem w tej mojej apce do podcastów i faktycznie staram się teraz, no zmiana trybu życia i normalnie w ciągu dnia tu mi podcasty lecą, nie wiem, czy tam widziałaś, słuchałaś, no niestety tak. Słyszałaś, że w ciągu dnia tutaj mi lecą te podcasty. I mam pytanie do naszych słuchaczy, którzy są podcasterami, znaczy w sensie, że słuchają podcastów, jak oni sobie radzą z apkami, albo jaką apkę polecają. Ja mam duży problem z bieżaki, jest taka sytuacja. Słucham sobie jakiegoś podcastu, na przykład Dive Tower, i on się skończy, i ta apka, zamiast mi dać, to w takim razie inny podcast, który się ostatnio publikował, czyli Rolling Dice, albo czyli... Albo ty na Spotify słuchasz po prostu. Nie, ja słucham na apce podcasty. Mhm. To on mi z automatu wpuszcza poprzedni odcinek Dice Towera. Ja mówię, no ja nie chcę Dice Towera, już nie chcę. Ja chcę teraz to innego, bo ja subskrybuję 15 podcastów i chcę, żeby on mi je po kolei. Więc jaka jest opcja, proszę Państwa, co tam trzeba kliknąć w tej apce podcasty, albo jaka jest inna, mądra apka podcasty, która rozumie, że jak ja subskrybuję 12 podcastów, to chcę słuchać najnowsze odcinki wszystkich 12, a nie, że jak on mi odpalił teraz Dice Towera, to przez 2 dni będzie mi w kółko Dice Towera puszczał. To moje zapytanie do Państwa. To było Twoje zapytanie do Państwa, a ja teraz właśnie chciałam zrobić taką dygresję, że wreszcie zrozumiałeś, jak to jest, bo zawsze mówiłeś, że ale jak to można słuchać podcastów w samochodzie? Ja Ci zawsze tłumaczyłam, że nie, bo jestem tą osobą, która jeździ z dziećmi do szkoły. Naprawdę nie ma warunków na słuchanie czegokolwiek poza dziećmi. No więc widzisz, jak się nie jeździ autem samemu, to się nie ma jak słuchać podcastów. Znaczy ma się, tylko trzeba jednak faktycznie tego przygotować. Przygotowałem się, mam do pełnego iPadka. I tam sobie pracuję sobie, a tu w iPadek mi stoi i mi gra moje podcasty. W tym tygodniu zacząłem nadrabiać zaległości podcasterskie i bardzo mi się tym było miło. Mam także taką historyjkę na rozkręcenie, że oglądałem wczoraj i zapewne wielu naszych słuchaczy także oglądało, więc chciałem się do tego odnieść. Tylko króciutko powiem, że jest temat sportowy. Wiem, że... O, zakazany jest tutaj, absolutnie nie możesz tak sportowego tematu tu poruszać. Państwo wszystko wiedzą. Na platformie Netflix pojawiły się pierwsze 2 odcinki serialu Last Dance. To jest serial. Pierwsze 2, będzie go, będą go kapać? Tak. Kolejne 2 są w poniedziałek. Jest serial dokumentalny o Chicago Bulls, ostatnim sezonie Chicago Bulls, w którym grał Michael Jordan. I to jest ciekawe, ponieważ ten serial był od bardzo dawna już zapowiadany, od bardzo dawna leciały w nim informacje. I on był zapowiadany, że będzie na ESPN, to jest taki amerykański kanał sportowy. I ja, ponieważ jestem wielkim fanem oczywiście Chicago Bulls i Michaela Jordana, to muszę się Państwu przyznać, mam nadzieję, że nas nie zaresztuje policja, że no chciałem to piracić, no, bo że nie ma tak. I tu jaka wielka niespodzianka. Drogi, policja ma teraz inne problemy, skrzynki pocztowe, a nie że jakieś Netflix, piracenie. Netflix wykupił prawa do tego i to się pojawia na ESPN-ie w Ameryce, ale także pojawia się na Netflixie, więc my tutaj wszyscy w Polsce także możemy to zobaczyć. Na ESPN pokolenie 40-latków, takich ludzi jak ja, którzy byli w tych czasach w liceum, kiedy Michael Jordan tam lał wszystkich i wygrywał, i to było nasze dzieciństwo.
Więc wszystkim, którzy jeszcze to przegapili, nie ogarnęli się, że to się w ten weekend pojawiło, zachęcamy. Last Dance. Świetny, tak się spodziewałem, tak jak wymarzyłem sobie, masa dokumentalnych materiałów, wypowiedzi z dawnych czasów, wypowiedzi współczesnych, łącznie z wypowiedzią prezydentów Ameryki, bo to są tak ważne sprawy. Trumpa też? Może jakiś komentarz umieścił, on lubi. Nie, ale może on chciał powiedzieć, że zaszczepią tego. Tam. Więc Maryś nie oglądała i nie sądzę, żeby się miała zamiar to obejrzeć, bo to cię sporty takie nie interesują, ale wszystkich innych bardzo zachęcam. Last Dance na Netflixie, no że warto. Zgadza się. Znaczy nie wiem, czy się zgadza, bo staram się z tobą zgodzić, bo generalnie nie widziałam, nie oglądałam, ale zrobię dygresję filmową, bo oglądaliśmy też wczoraj film, który ma tytuł Polski Przemytnik. Po angielsku Mule. A właśnie byłam ciekawa, jaki jest angielski tytuł, bo gdzieś przegapiłam. Muł, czyli muły, które osoby, które, tak jak u nas się chyba mówi mrówki po polsku, te osoby, które przez granicę przenosiły tak. różne rzeczy, no a w Stanach ma to nazwę muły. Clint Eastwood, który w momencie kręcenia tego filmu ma lat 88, który jest reżyserem tego filmu, czyli sam go sobie jakby no, wyreżyserował, zagrał w nim główną rolę, no po prostu mega. Jak dla mnie no, Clint Eastwood cały czas jest po prostu Clintem Eastwoodem, takiego jak pamiętam. No cały czas ma te swoje rysy, cały czas jest sobą. Super. Ty dziewczynko przegapiłaś w minionych latach, że jakoś tak to się złożyło, że dość, nie wiem na co to się wydarzyło, że wszystkie ostatnie filmy Clint Eastwooda, które on nakręcił, bo nakręcił w ostatnich latach sporo filmów. No jakoś żyć musiał, nie? Za coś. No nie, no przede wszystkim jest, myślę, że on ma pieniążki, to nie potrzebuje na te kasy, ale wszystkie obejrzałem bez ciebie jakoś. Takiej 100% skuteczności. Właśnie nie wiem dlaczego, bo ja generalnie tak, lubię wysokich, chudych, żelastych facetów. Clint Eastwood się wpisuje właśnie więc w tą. Ja ci może po prostu polecę, bo już te filmy widziałem, natomiast faktycznie dużo zobaczyłem, dużo dobrego. Jak skończę Boscha, bo ja wsiąkłam z kolei w serial kryminalny, który wam gorąco, gorąco polecam. Taki fajny, twardy, ciemny kryminał z korupcją, z policją, z tym wszystkim, czego nie chcemy wiedzieć. Nasi fani na komentarz nam polecili. Właśnie, Boscha. I wsiąkłam w Boscha, lecę trzeci sezon. Dobrze, że ma 6 i ponad 7 się kręci, bo jest mega. Dobrze. I ja teraz wracam tup, bo a propos Chicago Bulls i Michael Jordan. A propos, tak? No tak, byli, szybko wróciliśmy, no. Nie wiem, czy pamiętasz, że mieliśmy wielką przyjemność i zaszczyt odwiedzić pomnik Michaela Jordana. O matko, pamiętam. Michaela Jordana w Chicago. Więc było to tak. Chciałem tylko na swoje ostrzeżenie, znaczy swoją obronę powiedzieć. Był to nasz pierwszy rok w Ameryce, kiedy byliśmy do Chicago, pojechaliśmy. Z premierą Osadników to było bodajże. I nie mieliśmy świadomości tego, że te Stany są naprawdę duże. Wtedy jeszcze nie ogarnialiśmy Stanów, w sensie to dopiero je macaliśmy, dopiero je poznawaliśmy, więc popełniliśmy kilka błędów. I kilka błędów, między innymi taki błąd, czy błąd. Ja generalnie uwielbiam chodzić i naprawdę, jeżeli ktoś mi powie, że słuchaj, no możemy tam pójść, ale to jest 15 kilometrów, to ja po prostu idę i nawet, no z tobą akurat w Stanach troszkę pochodziłam, ale nawet nasze dzieci wiedzą doskonale, że będą ze mną na jakichś wycieczkach nawet no chociażby w Londynie, gdzie wszędzie się jeździ właśnie komunikacją miejską, ja po prostu moje dzieci przeciągnęłam tak, że na liczniku miałyśmy pod koniec zrobione chyba z 30-40 km na piechotę po kilku dniach. I tak samo zrobiłam z Ignacym. Byliśmy w tym Chicago, ja sobie tutaj odpaliłam GPS-a, że no tamten Chicago Bulls pójdziemy sobie, zobaczymy, przejdziemy się. Przeszliśmy przez wszystkie dzielnice, tak jak widzicie w filmach czasami, że gdzieś tam ktoś naprawia samochód, stoi przy nim kilku takich gangsta i się patrzą na ciebie podejrzliwie. No szliśmy. Ignacy miał momenty, że próbował wyrwać z tych takich stojaczków, co stoją, rower, żeby wypożyczyć i okazało, że trzeba go wcześniej jednak było tam aktywować i mieć kartę jakąś, czego nie mieliśmy, ale siadałyśmy na tych rowerach, żeby odpocząć. Proszę pamiętam Państwa, to. Ja sobie wyobrażałem Ignacy Trzewiczek, Michael Jordan, Chicago Bulls, moje wspomnienie mojej młodości. I w końcu jestem w Chicago, mogę wreszcie się zrobić sobie selfie z pomnikiem Michaela Jordana, jest to spełnienie moich marzeń, mój główny cel w ogóle wizyty w Chicago, żeby tam się pojawić pod stadionem Chicago Bulls. Natomiast mimo wszystko się poddałem, to tak wciul daleko, że zacząłem się powiedzieć Mary, że w sumie to jest nie taki ważny ten pomnik i że sobie wystarczy, że go sobie zobaczę na Google, ale Mary mnie tam zaciągnęła siłą. I w końcu się znaleźliśmy w takim zasięgu, że ten stadion już było widać, wtedy łatwiej się idzie, jak już tego ale się okazało, że jest remont. I wtedy się okazało, że jest cholerny remont. Nie da się iść tak, jak na Google Maps pokazują w kierunku tego stadionu, tylko trzeba iść jakąś po prostu kolejne kilometry naokoło. To trzeba było obejść cały stadion. Stadion był potężny, więc obeszliśmy go dookoła dokładnie, jakieś kolejne 4 kilometry mniej więcej. I w końcu tam doszliśmy. Ja już nic nie wiedziałem, co się dzieje wokół mnie. Stamina zero.
ale jestem, doczołgałem się, jestem przed tym pomnikiem tego Michaela Jordana i wtedy mi komórka się rozładowała i nie mogłem sobie zrobić selfie. Nie, ja ci zrobiłam przecież. No ty mi zrobiłeś, ja ty mówiłeś. No to nie było selfie, no tak. Tak. Mój telefon w tym momencie powiedział, on to już jest zmęczony, się włączył i myślałem, się popłaczę, ale Maryś uratowała sytuację. Jej komórka jeszcze miała 2,5 promila energii. Więc to był mój odcinek historii Ignacego w podróży i Last Dance i Chicago Bulls. No dobrze. Podróże kształcą. Tak, czy jesteśmy... wykształciły cię mięśnie troszkę? Wszystko, wszystko. Jesteśmy dalej w dziale Hello. Hello. Co u ciebie? Hello, hello. No ja dzisiaj będzie taką aktywną niedzielę miałam dosyć. Poszwędzałam się po polach, łąkach, po konikach, po wszystkim. To się tylko da, bo pogoda dopisuje. Natomiast no, musiałam nadrobić wczorajszy dzień, bo wczoraj tak strasznie wiało, że nie dało się praktycznie wyjść. Ktoś, kto mieszka w mieście, to może tego aż tak nie doświadcza. My mieszkamy przy samych polach i u nas nawet wyjechanie rowerem z miejsca, no jest po prostu huragan, który urywa głowę. To nie jest tak, że ci wieje tam, ho, i włosy rozwiewa, tylko po prostu się nie da mówić nawet, tak zatyka. Ja też na rowerze dużo mówię, więc wiem, jak to jest. A co ty tam możesz wiedzieć o rowerze, jak ty w ogóle nie jeździsz? Proszę Państwa, więc jesteśmy dalej w dziale Hello. Hello Kitty. W zeszły weekend Ignacy grał sobie wariant z solo pewnej gry, o której zaraz opowiem. Natomiast jeszcze w zeszłym tygodniu w podcaście nie opowiadałem, ponieważ już planowałem podczas nagrania tego podcastu, że zagram w tę grę jeszcze raz. Już po nagraniu tego podcastu w poniedziałek. To będziesz znowu mówił o tym nudnym takim, tak, co grałeś? Ale nie solo, tylko z moimi ziomami z pracy. Teraz pokazujemy. Ci, którzy słuchają nas na Spotify, teraz muszą, są troszeczkę w plecki, ponieważ ja teraz do kamery pokazuję coś, czego wy nie widzicie, Urwisy. Trzeba wejść na YouTube, chcę to pooglądać. A ci, którzy oglądają na YouTube, to widzą. Mówimy o grze Four Against Darkness, czyli czterech przeciwko ciemności, czterech przeciwko mrokowi. Jest to gra, która 2 czy 3 lata temu była, o ja pamiętam, nominowana do Golden Geeka w kategorii solo. I tam się wokół niej, jak to zwykle bywa z takimi social historiami, nagle hype, nagle wszyscy w nią grali, nagle wszyscy o niej gadali, wyskoczyła w górę w hotness. No potem nagle wszyscy zapomnieli. I ja pamiętam, że ona miała jakąś bardzo badzioną stronę, ponieważ ją chciałem kupić, nie mogłem kupić, w końcu mi to kupiłaś. Nie wiem, że jakieś, nawet jakieś włoskie strony mi to kupowałaś. A to jest to? Tak. O, tam były jakieś mega problemy. W końcu Mary mi to kupiło z moją ukochaną żoną i stałem się w posiadaniu PDF-u. 2 dni mi to zajęło. Tak. PDF-u, którego to PDF-a następnie mi wydrukowała. I moja druga wspaniała Iwona mi to wszystko ładnie zbindowała. Jest to gra... Czy druga twoja? No, ty jesteś moją drugą. Iwona jeszcze nie jest moją trzecią. Ja jestem twoją drugą. No bo moją pierwszą jest moja pierwsza ex-wife. Dobrze. Four Against Darkness, bo tu się zapędzam jakieś głupoty zupełnie. Four Against Darkness. Gra solo, która jest absolutną odnośnikiem do tego, jak się grało w RPG w tych latach 80-tych, w dawnych czasach. Czyli idzie się przez podziemia i się rozwala potwory. A ponieważ jest to gra solo, ona jest cała oparta, tutaj to, co się Mary naśmiewa, że to jakaś głupota, na tabelkach. Czyli jest tak, że wchodzimy do pomieszczenia i w tym, znaczy idziemy sobie korytarzem i następnie, jak jesteśmy w tym korytarzu, to rzucamy kostką K6. Ponownie ci, którzy tylko nas słuchają, to tego już nie widzą, to pokazuję do kamerki. Wychodzi nam na kostce, jaki korytarz odkryliśmy. Jak do tego korytarza sobie wejdziemy, następnie rzucamy na takiej specjalnej tabeli. Jak ty mnie nie przekonujesz do tego całym? No nie, ja oczywiście. Rzucamy Rzucamy sobie na takiej tabeli, co się w tym korytarzu znalazło. Tam mogą być potwory, mogły tam być skarby, mogły tam być jakieś artefakty, mogły tam być bossy, czyli w sensie jeden boss, różne historie. I jak sobie rzucimy, co tam było, to znowu na innej tabelce, popatrz, więcej tabelek. Ja nie chcę tych tabelek widzieć. Na innej tabelce rzucamy, co tam się dalej wydarzyło. Generalnie rzuca się. Wszystko to jest troszeczkę bez sensu, ale ma taki klimat właśnie oldschoolowy, lata 80. Tutaj jak się gra czarodziejem, to ma się dobrać jeden z czterech zaklęć, albo Fireballa, albo coś tam innego. Mamy Fireballa w szafce kuchennej. No, przywieźliśmy ze Stanów dawno temu. Tak, I love you too. To jest whisky cynamonowe, paskudne. Nie, dawno temu piłam, ale mamy... To whisky już niedługo będzie miała więcej lat niż nie wiem co. Ja tam dalej tą wypowiedź pokazuję do kamery. Można zagrać warriorem, można zagrać klerykiem, można zagrać czarodziejem, można zagrać złodziejaszkiem. Każdy z nich ma jakieś bardzo proste współczynniki, abilitki, takie historie. No i ja sobie to zagrałem to sobie sam pierw. Mary się do mnie naśmiewała, tu siedziałem i zagrałem. I też z ciebie nabijam, tak, jak siedzisz, tu grasz sam. Taka, no. Proszę Państwa, żeby nie ten... No głupawe to jest strasznie. No ale fajnie się, jak ktoś ma taki sentyment, jak ktoś jest taki stary jak ja, to się fajnie to porzucał. No i wymyśliłem, że zaproszę moją ekipę z firmy na zagranie, tak jest, na zagranie after hours po godzinach pracy, ale ponieważ się nie widzimy, to na online, na Skype'ie czy to na Zoomie,
i zagraliśmy sobie. Ja byłem wtedy mistrzem gry. Ja tutaj rzucałem kostkami i rzucałem, jakie oni, co tam im się przydarzy, jakie odkryli rzeczy, a oni tam sobie siedzieli u siebie w domach na kamerce i rzucali kostkami, jak tam te potwory rozwalali. Ojej. Zagraliśmy 1,5 godziny rozgrywki. No proszę Państwa, po 1,5 godzinie rozgrywki już zaczynało być nudno. W sensie już ten, jakby ten żart, ten taki, ta głupota tej gry już była taka odczuwalna, więc po 1,5 godziny przerwaliśmy. Ale no, mi się podobało, nie wiem jak tam chłopakom się podobało, nie wiem czy będą chcieli jeszcze kiedyś to zagrać. Wymyśliłem sobie masę dodatkowych reguł do tej gry, oczywiście, bo jako game designer mam całe dodatkowe jeszcze mini dodatki, powymyśliwałem. W ogóle myślę nad jakąś inną grą w tym temacie, więc kto wie. Chciałem się pochwalić do kamery wszystkim tym, którzy... No i się rozczochrałam, jak ja teraz będę wyglądać. Proszę Państwa, takie lochy przeszliśmy z moimi pracownikami z Portal Games, tak daleko doszliśmy, rozwalaliśmy potwory kolejne. Więc tak to, kto na YouTube jest, to sobie to zobaczył. Pochwalę się moim, proszę Państwa, tutaj to jest... Kurde, dosyć ostatni. Chciałem się Państwu tylko pochwalić. Dosyć tego. Tutaj widać, gdzie zginąłem. Uwaga, do kamery, tu zginąłem. Wiesz, co mnie tam zabiło? Dosyć tego. Zabił mnie Lord Chaosu. No, byłam tam? Nie, taki inny Lord Chaosu, zginąłem. Byłam. Proszę Państwa... Księżeńska odmiana Lorda, to jest Lordowa? Czy jak to się nazywa? Lordzina. Więc For Against Darkness, czyli 4 przeciwko ciemności, gra solo. Oldschoolowa, bardzo prosta, rzuca się K6, coś tam się dzieje. Proszę sobie to wyszperać, jak ktoś jest w wieku powyżej 40 lat, to on to może zrozumieć. Młodszym ludziom nie polecam, bo pomyślą sobie, co ci starzy. No, jak ludzie lubią Chińczyka, to może i to polubią. No, no i najważniejszy message, że da się to grać przez Zooma. To znaczy, da się to grać przez Skype'a. Można sobie zagrać w quasi planszówkę albo quasi RPG w tych trudnych czasach. To chciałem przekazać. Dziękuję. Brawo ty. Dajesz. No właśnie nie dajesz, bo mnie tak wybiłeś z rytmu całkowicie tymi głupotami RPG-owymi, że... Natomiast wiem, że dzisiaj z ciekami też grałeś, nie wiem, czy będziesz o tym opowiadał, no, czy nie. No to będziemy w Wciele co graliśmy. I wiem, że też było fajnie i była to troszkę mądrzejsza gra od tego, co grałeś. Więc... No to jak ci dali przygotowane... No nie, że nie przygotowane, tylko skoro już taki dłuższy monolog, to ja w ogóle wszystkie dygresje mi się wyłączają z tej głowy całkowicie. Proszę Państwa, no jestem przygotowany, Państwo się gadają. Ale moje dygresje zniknęły, poszły gdzieś tam, no nie wiem, co mam mówić teraz no tego to, wszystkiego. Dobrze, to ja to przerzucę, w takim razie to przerzucę już do działu newsów, żeby nie zamulać tego działu hello i przechodzimy do działu, w co graliśmy. Dobrze. Było niedobrze teraz tak. To jest pierwsza gigantyczna różnica, jaka się wydarzy. Słuchacze na podcaście, na Spotify mają teraz pięknego dżingla, którego nasz reżyser dźwięku przygotował. A my na YouTubie nie mamy, chyba że tam Marek jakąś niespodziankę zrobi. Tego nikt nie wie. Ja się boję Marka niespodzianek, szczerze mówiąc. Więc anyway, proszę Państwa, witamy w dziale w co graliśmy. Bam, co graliśmy. Jak się akcentuje wyraz w co graliśmy? Ale powiedziałeś kilka wyrazów. Kilka akcentów. Co graliśmy. Proszę Państwa, niezmiennie stali słuchacze tego podcastu wiedzą, że jesteśmy na takiej misji i to jest misja, którą wykonujemy żmudnie. Jesteśmy tą misją zmęczeni, jesteśmy na ostatnich zakrętach tej misji, ale... I cały czas moja ukochana gra. Ale walczymy. Przypomnę jeszcze raz, kiedy zaczęła się... Cały czas moja ukochana gra. Tutaj sobie czeka, tutaj, żeby wreszcie w nią zagrać. I cały czas... Ty nie chcesz przeczytać instrukcji. Wiecie dlaczego? Cicho, teraz mówię ja. Wiecie dlaczego nie chcę przeczytać instrukcji? Bo instrukcja wygląda tak, proszę bardzo. Co pokazujesz tym podcasterom? Proszę. Tak wygląda instrukcja, która ma milion malutkich literek. Ja się naprawdę rozumiem, że chcesz tego przeczytać. Oprócz tego karty mają milion malutkich napisów. Tylko, że kurczę, ta gra już ma 2 lata, no leży u nas. 3. Dobrze. Ja w końcu polecam tą Grenlandię i tyle nie przeczytamy, nie zagramy. Jesteśmy na misji ogrywania wszystkich gier, które mieliśmy w kolejce do zagrania. Ta kolejka była gigantycznie absurdalna. I podjąłem decyzję faktycznie, jak zaczęła się pandemia, że nie gramy w żadne gry z naszej kolekcji, które mamy w naszych pokojach, które to są zajebiste gry, tylko zagryzamy zęby. Ja zagryzam zęby, muszę czytać te rulebooki. Znaczy powiem ci, że jak się pandemia skończy, a my nie będziemy grać w nic fajnego, co lubimy, tylko cały czas będziemy ogrywać to będzie ciężka rozmowa między nami. Mary zagryza zęby, bo gra w te wszystkie nowe gry, ale tą listę tych gier do zagrania zejdziemy do zera. I faktycznie to, co Maryś pokazała, na tej liście nam zostało teraz... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 gier włącznie z Greenlandem. Czyli zbiliśmy to maksymalnie, bardzo, bardzo ostro. I faktycznie być może jak się zobaczymy za tydzień, albo góra za 2 tygodnie, to będzie wreszcie mogli powiedzieć, o jak ta gra Greenland wyglądała. Jeszcze mam drugą z tej serii. Ja podczas ostatniego nagrania planszówki TV, także gdzieś tam to fani zobaczyli za moimi plecami tą grę i mam do ciebie dobrą wiadomość. Fani mówili, że świetna gra. Wszyscy mówią, że świetna gra, że zagryzamy zęby, gramy w różne dziwne gry, które mamy... A czemu właściwie to jest na końcu? To nawet nie jest... Bo to jest nagroda.
To jest nagroda jako... za cały ten ból, który nas czeka, za ogrywanie różnych dziwnych gier, które mamy w naszej kolekcji. No i przechodząc do meritum, co zagraliśmy. Wszyscy, którzy nas oglądają na YouTube, już teraz mogą sobie to zobaczyć. Wszyscy, którzy nas słuchają, Maryś, proszę powiedzieć po angielsku, co zagraliśmy. Nie mam pojęcia, co to jest High Treason? High Treason. Proszę Państwa, gra autorstwa Alexa Beretto. Co to jest? Coś tam The coś Trial tam. Of Louis Rios. Już, co to jest? Okay. July 1885. Jest to gra, którą wydało... Już jest na faktach? Tak. Jest tutaj gigantyczna ilość informacji prawdziwych. Jestem, o dziwo, pierwszy raz w życiu, mówię teraz zupełnie poważnie, po raz pierwszy w życiu przeczytałem wstęp fabularny. Przecież ty lubisz takie pierdółki jak... No nie, ale gra mi się nie chce tego. W tych wszystkich wojennych, to mają zawsze wszystko o tych bitwach opiszą. Ja tego nie czytam. Ja generalnie do tej pory nie wiem, co tam się działo, więc... Jest to gra, która została wydana przez firmę Victory Point Games. To jest taka firma, która wydaje gry w takim... tak badziewnie, że gorzej się już nie da. Natomiast to jest wydanie nowe, lepsze, wydane razem w kooperacji z jakimś tam innym wydawnictwem, mam wrażenie. Że się może mylę. W razie nowe wydanie High Treason. Jest to gra na dwóch graczy. Jeden z graczy wciela się w prokuratora, a drugi nie. To była Mary. Drugi wciela się w obrońcę. No i odbywa się proces właśnie tego wspomnianego Louisa Rila. Dowiedziałem się, że on właśnie w tym XIX wieku przeprowadził rewoltę i bunty i dużo ludzi poginęło w Kanadzie, tam walczył z rządem. No w końcu został capnięty i to wytoczył mu proces. W życiu prawdziwym gość zawisł. Podczas naszej rozrywki pan Żmery gra prokuratorem. Czy został skazany, mówiąc tak. Krótko. Tak? Pan Żmery gra prokuratorem, to góra ratowałem tego chłopa. tak jest. No bo nie powiedziałeś mi głównej reguły. No, oczywiście, nawet absolutnie nie. Żartami. Ponieważ tak dużo nowych gier zagraliśmy i ja jestem już tak przemęczony tymi instrukcjami, że faktycznie ostatnimi czasy gramy tak. Na czuja. Że tak, że gramy ja przejrzę tą instrukcję i po prostu gramy i potem to czytujemy, co graliśmy źle i gramy drugi raz. Więc to, że się naśmiałam, że wygrałem, to oczywiście absolutnie tylko były żarciki, bo po prostu nie znałem się reguły, jak zaczynałaś grać. Jak kończyłam, też nie. To się okazuje dopiero przy scoringu na końcu. Jest o tyle, co niezwykłe w tej grze, co zwróciłem ci uwagę, jak zaczynaliśmy grać, że ta gra nie ma, że gra się na przykład 5 rund, albo że gra się 3 rundy, albo że gra się coś takiego, tylko gra się jedną rundę. Ta runda składa się z 5 faz, przez co się będzie przechodziło, ale granie, jak się przejdzie przez te wszystkie 5 faz, to jest szluz, koniec. Ale taka praktycznie każda z tych faz mogła być nazwana rundą. Ale nie ma czegoś powtarzania, nie? Że nie ma, że no, i te 3 fazy i jeszcze raz, i jeszcze raz, to koniec. Przeszłaś te 5 faz, koniec, szluz zamknięte. No i te fazy są takie, że pierw wybiera się ławę przysięgłych, i zaczynamy grę z 12 przysięgłymi, gracze sobie podglądają, wybierają, kogo chcieliby w ławie przysięgłych i 6 odstrzeliwują, sobie przygotowujemy wtedy, kto będzie wybierał, a oni tam mają różne takie features, czyli jakby takie cechy, jakiego są zawodu, jakiego są wyznania, jakim języku opowiadają i zależy wtedy od tych features będzie nam łatwiej na nich wpływać lub trudniej, będziemy tam ich omotali. Potem jest faza, kiedy my dajemy nasze argumenty, czy zagrałem różne karty, żeby przekonać tę ławę przysięgłych, żeby bardziej była na tą stronę albo na tą stronę. No i jak to się, te wszystkimi rzeczami się pomiecha, pozagrywa się te wszystkie karty, różne abitki się podpala, to potem jest liczenie punktów i prokurator musi zbierać 100 punktów w głosach tej ławy przysięgłych. To się tam oblicza w taki dość skomplikowany sposób, bym powiedział. Że tam... Skomplikowany sposób, aczkolwiek u nas powiedzmy, że jest to o tyle jeszcze bardziej skomplikowane, że my nie mamy do czynienia z ławą przysięgłych u nas. To było ciekawe. Znamy jak jest z filmu, wiemy mniej więcej jak to funkcjonuje. Dla mnie to jest cały czas fenomen, że jednak ludzie, którzy są zaprzysiężeni właśnie do jakiegoś tam, jakiejś tam sprawy, mogą nagle stwierdzić, czy to też był winny, czy niewinny. I faktycznie tutaj, jak się tak samo przyglądać, to na pewno ma znaczenie i wykształcenie, i wiara, i zawód wykonywany, bo każdy jakby warunkuje to jakieś tam poglądy człowieka. Natomiast... Ja tylko wyjaśnię, że są takie karty, które mówią, wszyscy w ławie przysięgłych, którzy tam są katolikami, coś tam się dzieje. O to chodzi. Dokładnie, tak, dokładnie tak. Czyli jakby wiemy, że pewne wydarzenia w tym procesie mogą mocniej oddziaływać na ławę przysięgłych, jeżeli ta osoba jest jakieś tam wyznania, albo na przykład bardziej zadziała na kogoś, kto jest rolnikiem, a kogoś, kto jest naukowcem. No takie społeczne, wiadomo, zagrania. No i proszę Państwa, Ignacemu ta gra się nie podobała, ale od razu natychmiast się zarzekamy się nie słuchać recenzentów, zawsze sprawdzić samemu, dlaczego mi się ta gra nie podoba, ponieważ ta gra ma taką mechanikę, która jest w bardzo wielu grach i ona jest bardzo popularna, więc od razu zastrzegam, że to jest problem tej gry, przyciągania liny. Czyli Mary tam przyciąga, że jednak katolicy są na tak, a ja przyciągam, że katolicy są na nie. Mary przyciąga, że protestanci są na tak, a ja mówię, że nie. I to takie przyciąganie liny w jedną, w drugą stronę. Takich gier jest sporo na rynku. Na takie same mechanizmy działa gra Watergate, której portal właśnie też nie chciał wydawać.
na takiej mechanice podobnie bardzo działa gra In Between z Bold & Dice'ów. Czy takich jest dużo na rynku? No są popularne, one się ludziom podobają, więc to nie jest tak, że ta gra jest do kitu, tylko ja po prostu, dla mnie to jest żmudno, po prostu numery, znaczy, dwa punkciki w tym kierunku. Ja chciałam generalnie powiedzieć, że chciałabym jeszcze raz zagrać, żeby sprawdzić właśnie, jak się w to gra, bo generalnie tam było kilka ciekawych kart, kilka fajnych rzeczy, którymi się można było pobawić, natomiast no faktycznie mechanika przeciągania liny nie jest jakoś tak, aż tak mega atrakcyjna, przynajmniej z naszego punktu widzenia, czy z mojego, czy z twojego osobno, ale no myślę, że zagramy jeszcze raz, żeby się przekonać, czy naprawdę, czy nie. Ja nie wiem, czy tak będzie. Natomiast bardzo fajnie. Muszę z tobą grać, jak się tak fajnie skończy. Natomiast bardzo fajnie, faktycznie jest tu dużo takiego fajnego flafu, dużo informacji. Na kartach są normalnie prawdziwe postaci, które brały udział w tym trialu, jak to po polsku się w tej sprawie, tak? W procesie. W procesie. I co tylko jeszcze dokończę, co mi się tam mega podobało, są mega doprowadza do szału. Tam są cytaty z ich zeznań. Na tych kartach. Że nie czytałam tego. Tak, ale ja czytałem na głos i Mary się wściekała, że faktycznie możemy sobie odczytać, co dany NPC, co dana karta naprawdę w prawdziwym życiu, w prawdziwym procesie powiedziała w czasie zeznań, co mnie jarało. Więc bardzo tematyczna, bardzo fajna gra. Nie lubię mechaniki przyciągania lin, więc dla mnie nie, ale High Treason, proszę Państwa, takie coś, proszę się tutaj zainteresować. Ta gra jak zwykle wyląduje na charytatywnej aukcji, bo jak wiecie, Planszówki TV gry przekazują dla Was, a wy przekazujecie kasę dla dzieciaków, więc to będzie do wyhaczenia przez kogoś z was w przyszłości. Tak? Proszę, na boczek. Tak jest, na boczek. Ale fajny boczek czy nie fajny boczek? Bo no. to mam teraz taką. Teraz, proszę Państwa. O, i teraz najcięższy kaliber. Teraz podcasterzy jeszcze nie wiedzą, a youtuberzy już to widzą, co pokazuję do kamery. Jak zagraliśmy w grę Dino World, czyli świat dinozaurów, a tak naprawdę właśnie się zorientowałem, że ta gra nie nazywa się Dino World, tylko nazywa się Welcome to Dino World, czyli witamy w świecie dinozaurów. Jest to gra Roll and Ride, ponieważ w zeszłym roku wychodziły same Roll and Ride'y. Gra, którą wstyd się przyznać, w sensie nie, że wstyd się przyznać, tylko nie chciałem Mary generować, ale ja ją kickstarterowałem. Nie, właśnie powiedziałem, jak skończyliśmy grać, że mi się nie podobał twój kickstarter, znaczy w sensie coś to kupiłeś na kickstarterze. Proszę Państwa, jest to gra stworzona przez Dawida Turciego, który ostatnio jest bardzo, bardzo hot postacią w branży gier. O, już mi się zepsuło. Jest to Roll and Ride, w którym projektujemy nasz park zabaw, tak jest, Jurassic Park, w którym będą mieszkały dinozaury. I no i w grze jest tak, że jest 8 rund, w każdej rundzie rzucamy trzema kosteczkami, te trzy kostki są nasze trzy wyniki, które możemy użyć. No i teraz jak chcemy wybudować jakiś tam jakiś sklepik, to trzeba mieć jedynkę, dwójkę, trójkę, jak chcemy wybudować coś innego, to musimy mieć czwórkę, piątkę, jak chcemy budować zagrodę dla takiego dinozaura, to potrzebujemy jedynkę, dwójkę, trójkę, jak dla takiego to inną kość, i tak dalej wydajemy te nasze kosteczki. To moje. Ja chciałem pokazać Państwu właśnie, ci, którzy nas słuchają, nie widzą, ale YouTube widzą, co Mer zaprojektowała. Proszę Państwa, Mer zaprojektowała. No właśnie, czekaj, ja teraz pokażę. Aha, tu nie mogę pokazać, muszę tu pokazać. A nie, tak się nie da pokazać. Taka literka V, którą tam widzicie, to jest po prostu jak straciłam cierpliwość rysowania tych cholernych dinozaurów, które każdy wygląda tak samo. I w ogóle w połowie gry się zorientowałam, że dinozaury, które rysuję, to są jeszcze inne, które mają nóżki, więc w ogóle nie wiedziałam, co rysuję. Nie. Proszę Państwa, faktycznie gry nie dokończyliśmy, bo Mary w pewnym momencie powiedziała, ja nie wiem, co narysowałam, przerywamy, bo ona się zagubiła zupełnie, nie wiedziała, co się dzieje. Faktycznie w tej grze bardzo prosta mechanika de facto. Mamy wyrysować pole, gdzie będzie mieszkał ten dinozaur, mamy mu podłączyć generator, żeby było pole pod prądem. To w ogóle dość hardcore, muszę przyznać, że muszę być pod prądem, żeby nie uciekły dinozaury. To się nazywa pastuk elektryczny. Tak jest. I musimy kluczy, narysować ścieżki, którymi będą chodzili uczestnicy. I teraz się pochwalisz swoim, tak? No proszę Państwa, wiadomo, no proszę, że... No, brawo ty, no. Gdzie to jest ta kamera? Proszę Państwa, teraz Państwo oglądają, jak Ignacy to ładnie malował wszystko. Proszę, od razu Ignacy. Ty, do kościoła idą tam. Gdzie do kościoła? Do krzyża narysowałeś wszędzie. Nie, krzyż narysowałem, tylko proszę Państwa, to są ładne ścieżki. U mnie wszędzie prąd jest, dinozaury biegają, wszystko się pięknie składa. Jest to gra, w którą ja mam trudność grania, ponieważ ja mam zawsze problem z grami z przestrzennymi, czyli gry typu Carcassonne, czy nawet z Foxów Wodny Szlak, wszystkie te inne historie. Jak patchworki, no ja wszystkie te gry, co trzeba zapanować, jak to ma... Ty miałeś kreski na studiach tak zwane, to geometrię taką dziwną? Powiem Ci, że to jest historia na osobny podcast, nie? Okej, to opowiedz. To było... Proszę Państwa, cytat z moich studiów, z geometria wykreślna właśnie, to jest ten przedmiot. I stabilne trzy miałeś? Profesor Sulwiński, który pewnie już nie żyje, więc krzyżyk, panie profesorze. Pan profesor był bardzo ostry. Nie był fanem ludzi, którzy przyszli na Politechnikę Śląską z liceum,
ci, którzy przyszli z napytnikiem z technikum, mieli troszeczkę łatwiej niż ten. Ja byłem tym gościem z liceum. I to jeszcze prywatnego. Prywatnego, który nic nie wiedział, co się dzieje, w ogóle nie wiedział, co się dzieje. I on na którymś już kolejnym kolokwium, kiedy dostałem kolejną pałę, miałem same jedynki. Nigdy już nie miałem. Dwójki, to nie było jedynek chyba na studiach. To już były jedynki. Na studiach? Nigdy już nie miałem tylu pał. I on przy kolejnym kolokwium, jak mi oddaje w tym rysunku, że znowu jest pała, i on mówi: panie Trzewiczek, ten pociąg już pan odjechał. Miał na myśli, że już się nie muszę starać, że już jest po wszystkim. Wtedy rodzice zapisali mnie na prywatne korespondencje. Na prywatne korepetycje. I ostatecznie wyczołgałem się na trzy na szynach. O czym mówi? O grzach mówiliśmy, nie? Proszę Państwa, niestety, ponieważ Mary się pogubiła w zrysowaniu i Mary powiedziała, że nie będzie malowała żadnych głupich. No bo tam były dwa dinozaury. Jeden wyglądał... Tak? Podobnie teraz do kamery. Jeden wyglądał tak, nie wiem, czy to będzie widać. Jeden wyglądał tak. Proszę, ja pokazuję. A drugi, nie, a drugi wyglądał tak. No to jak ja mogę mi odróżnić? Proszę Państwa, Państwo się ogarną, ja to pokazuję. Uwaga, ja się zbliżam do kamery. Opowiadaj, no. No nie mogę opowiadać, bo musiałabym tam pokazywać długopisem, co tam widać. No widać, że to... Dobra, pierwszy od góry i trzeci od góry są takie same. One nie są takie same, ja sobie dałem radę. No ty sobie dałeś radę, a ja nie. Anyway, zagraliśmy warunek podstawowy. I zaawansowanego już nie zagrałem, bo Mary się obraziła. Nie, że się obraziłam, tylko nie jestem w stanie tego narysować. No tam się nic nie zgadza. Mało tego, Ignacy mnie oszukał oczywiście. To są takie specjalne karty, które są jakimiś tam eventami, za które można punktować. I pytałam na samym początku, czy one będą przez całą grę leżały na tym stole. Powiedziałeś tak. Po czym nagle powiedział, a ten cel zrealizowałem, i je zabrałeś sprzed mojego nosa. Odej to. Proszę Państwa, to nie była recenzja, ponieważ nic my tego nie powiedzieliśmy. Ale chodzi pewnie o to, że ta gra z naszego domu wyląduje u Państwa w domu, u kogoś z warek sobie ją wylicytujecie na dzieciaczki. I nic mądrego nie powiemy. Dawid Turci, przepraszam Cię ziomie, ale po prostu moja żona nie umie malować dinozaurów i zagraliśmy. Umiem, proszę bardzo, właśnie teraz tutaj jak siedzimy narysowałam dinozaury, proszę. Teraz tu jak siedzimy narysowałaś, proszę. Proszę, piękne są. Przechodzimy dalej, proszę Cieki, Państwa. To jest ciężkie w ogóle. Gwiazda weekendu, to co Maryś wspomniała. Rytuał przygody. Uwaga, uwaga, lokowanie produktu. Bo nie powiedziałem. Pokazujemy do kamery grę Rytuał Przebudzenia. No i proszę Państwa, nade wszystko chciałbym przeprosić twórców tej gry i oryginalnego wydawcy, bo jest to gra, którą Portal na licencję wydaje, natomiast oryginalny wydawca jest Board & Dice. Chciałbym przeprosić wszystkich zamieszanych, że ta gra przeleżała na tej kupie wstydu u nas. I to popatrzmy na samym finiszu jakby. I to jeszcze gra, którą wydajemy. Więc ja przyznaję się, że dopiero zagrałem w tą grę dzisiaj. Ja grałem w tą grę w wersji prototypowej na UK Game Expo wiele lat temu mi ją pokazał Matt Dębek w wersji prototypowej. Ale później jakoś grałem w te Exity z Galakty, grałem w te Escape Roomy z Fox Games i tą własną... I nie odczuwałeś potrzeby sięgnięcia po nowe. Tak jest, i własną grę, własną, w sensie, że mojego wydaństwa nie zagrałem. No i dzisiaj jak ty pojechałaś na jakieś tam, cholera wie, gdzie ty pojechałaś, gdzieś cię wyniosło cię, podszedłem do Leny i mówię: Lena, mam taki pomysł, że mamy nie ma, zagramy sobie wszyscy razem bez mamy, ty, ja i Nina, jakiegoś escape rooma i tylko musisz wybrać jaki. No i tutaj ją oszykałem, bo nie zapytałem, czy chce grać, nie miała tego wyboru, tylko dostała wybór, że na pewno gramy i teraz tylko może wybrać co. I teraz uwaga, tutaj zrobię dygresję. To jest coś, co ja dawno temu wyczytałam sobie z jednym jakichś dziwnych, nie wiem co to było, czy poradnik psychologiczny, czy coś. Generalnie zawsze unikałam takich tematów jak ognia i starałam się jednak własne dzieci wychowywać własnym rozumem, a nie poradnikami. Natomiast jedną bardzo mądrą rzecz ktoś też kiedyś powiedział, czy napisał, że jeżeli chcecie, żeby dziecko coś zrobiło, to zawsze dajcie mu wybór i powiedzcie, możesz zrobić A albo B. I wtedy dziecko zawsze będzie chciało zrobić A albo B, bo będzie czuło, że ma to właśnie, że mogło dokonać wyboru i wtedy nie, że wy podjęliście za niego decyzję, tylko że wybrało. I dokładnie teraz tu, czy tam się coś pali, bo właśnie wróciłeś z kuchni, tam strasznie tak dziwne zapachy są. Więc ja nie czytałem tego poradnika psychologicznego, ale po prostu jestem mądry. I więc faktycznie po prostu nie powiedziałem Lenie, czy gramy, czy nie gramy, tylko powiedziałem: słuchaj, będziemy zaraz grali, robimy takie rodzinne granie, póki mamy nie ma, i tylko wybierz jaki. To ja sobie pokażę. Mamy tutaj do zagrania takiego, pokazujemy do kamer, Escape Rooma z Fox Games, Atak na Londyn, jeszcze zafoliowany, będziemy w to grali jakieś tam kolejne weekendy. Mamy z Galakty
Zatopiony skarb, też jeszcze zafoliowany. A gdzie ty myślałam, że wszystkie przeszliście? No właśnie, jeszcze nie przeszliśmy. Mamy z Foxa dziennik Wyprawa 1907, jeszcze nie zagrany. No i był ten Wirtuo Przebudzenie. Teraz mnie to strasznie ciekawi i dlatego się z Państwem tym dzielę, co się wydarzyło. Z jakichś powodów Lena powiedziała, że ten atak na Londyn niezbyt, że jakiś niezbyt, ale nie powiedziała dlaczego, tylko że to nie. Tutaj ciekawe, dlaczego nie chciała zagrać Zatopiony skarb? Czy domyślasz się dlaczego? Dlatego, że ona zna Exit i wie, że strasznie dużo z Niną siedzieliście nad nimi i ona kiedyś próbowała i te zagadki logiczne były dla niej takie nie bardzo nudne, więc... Powiedziała, że boi się pod wodą, że ona nie za bardzo lubi, jak jest wody podwodnej, że ktoś może utopić i że nie chce grać w to. Ciekawe. Powiedziała, że w dziennik 1907 nie chce zagrać. Dlaczego? Ponieważ wydaje się, że to będzie strasznie długie, bo ona sobie to przekartkowała, zobaczyła, że to ma to kilkadziesiąt stron i powiedziała, no nie, no to tyle czasu nie ma, wiedząc, odstrzelony. Natomiast tutaj powiedziała, że to, no to wygląda ciekawie, że to jakaś jest story, co się dzieje i że chcemy zagrać to. Dobrze. No więc ja byłem zadowolony i to wylądowało na stole. I teraz, proszę Państwa, ja sobie tak wykminiłem, bo wiem także jako rodzic świadomy, rodzic świadomy. Tak jest, że dzieciaki grań są istotami niecierpliwymi i jakby nie lubią, tak jak Ignacy, że tam 3 godziny grać w grę planszową, ale ponieważ wiedziałem, jak działa mechanika tej gry, że przychodzi się tam z pomieszczenia do pomieszczenia, to są takie pomieszczenia, które się robi, więc to wymyśliłem, zagramy sobie pierwsze pomieszczenie, potem zrobię obiad, potem ty pewnie przyjedziesz, może sobie po południu zagramy drugie pomieszczenie. I jak przeszliśmy pierwsze pomieszczenie, to ja powiedziałem, dobra, było fajnie, będzie drugie pomieszczenie po obiedzie, na razie dzięki, idzie nam nieźle. A oni mówią, no nie, ale gramy dalej. Ja mówię, nie gramy dalej. Ustaliliśmy, że tylko jedno pomieszczenie. Nie, na razie przerwa. Nie, to jeszcze tylko doczytajmy. I się okazało, że ja, że tak mnie to zaintrygowało, że tu przyszedłem do tego pokoju, gdzie Państwo na teraz widzą. Tam sobie coś tam na internecie robiłem i dokładnie nasłuchiwałem i one całe drugie pomieszczenie same przeszły. Beze mnie w ogóle, mnie nie zawołały. I dopiero jak już pojawiło się trzecie pomieszczenie, to ja już się wkurzę, bo beze mnie przechodzą. Więc tam wróciłem, że co tam się wydarza. Ale przy trzecim pomieszczeniu coś się wydarzyło, nie chcę za bardzo spoilerować, bo wielu z Was jeszcze będzie w tą grę grało zapewne. Ale tam w trzecim pomieszczeniu pojawia się już taki mocny wątek okultystyczny, bo tam takie mroczne historie się dzieją, duchy, nieduchy. Ile ona wydygała. Wydygała i mówię, no, ten trzeci pokój to już pobiec może. I już na razie nie zeszła, że ona się tego trzeciego pomieszczenia boi. A później powiedziała, że ma projekt do zrobienia i że nie będzie grała, więc chyba coś faktycznie jest Wypękała. Natomiast faktycznie było coś takiego, że się mega, mega wciągnęła z Niną i teraz nie, co jest innego, bo ty mówisz, że Exitów na przykład, że się bała, że są skomplikowane. Tutaj jest to, co Board & Dice to reklamował. Ja sobie tego tak nie zdawałem sprawy, w sensie, że ja tak dużo filtruję, że marketing to jest jakieś tam głupoty, że jakby ignoruję, co tam ci wydawcy chwalą się, ale to jest faktycznie fabułka tam i tam faktycznie, wiesz, jest ojciec, ma tą córkę w śpiączce, my ją próbujemy uratować, odnajdujemy jakieś fakty o tej dziewczynce, nie chcę za dużo spoilerować, bo to faktycznie po prostu moje fabularnie się dzieje i one się tam w tym wkręciły. Normalnie wiedział, co tam chcą zrobić, co się dzieje i to, co tutaj jest jeszcze fascynującego, co się pojawiło i w pierwszym pokoju, i w drugim pokoju i to też sobie z tego nie zdawałem sprawy, będąc wydawcą, więc jest trochę żenujące. Nie, tam są wybory. Znaczy w pewnym momencie dociągasz kartę i ta karta ci mówi, znalazłeś taką rzecz, jak chcesz zareagować? Tak czy tak? I zależy, co zrobisz, to się inaczej ta historia się toczy, to się nagle się wydarzy. I tam jak był ten wybór, w pierwszym pokoju ja brałem w tym udział, głosowaliśmy, normalne było głosowanie. 2-1, tam wtedy Lena przegrała. Lena była inaczej niż ja i Nina. A w tym drugim, po pomieszczeniu, jak ja z nim nie grałem, to jak był ten wybór, to mnie zwoły. Tata, chodź, bo to trzeba zadecydować. I też znowu głosowaliśmy. Więc ja strasznie się podjarałem po tym dzisiejszym popołudniu, czy do południa graliśmy. Czy będzie, że ktokolwiek z moich znajomych grał w tę grę, to mówił, że bardzo fajny właśnie. Tylko my jakoś nigdy, ja generalnie tak, ja do escape roomów jestem tak, ciężka. Nie, jest to żenujące, że ja jako wydawca tej gry tak długo na mnie przeżyła w domu i sobie nie zdałem sprawy, że mamy takie coś fajnego. Natomiast dobra wiadomość jest taka dla twórców tej gry i dla fanów. Ja to poznałem. Ja zaraz będę o tej grze opowiadał szerzej, w sensie napiszę kilka artykułów, opowiem jak ta gra wygląda i zrobimy do tego fajny marketing, ponieważ ta gra mega na to zasługuje i przeleżała. To jest idealna gra właśnie do grania, zostań w domu, bo ona jakby nie ma, jeżeli macie osoby, które są niechętne do reguł, do wdrażania się w grę, to tutaj można grać praktycznie bez reguł. Po prostu ustalacie, w co gracie i tyle. To można jeszcze... też grać przez Zooma, faktycznie. Dokładnie tak. No, jeszcze jedna bardzo taka, wydaje mi się,
Czy mi umknęło, teraz chciałam powiedzieć. Ściągająca fabuła, jest napisane i muszę przyznać, że jest to prawda. Wiele zakończeń, przyznaję właśnie teraz, że kurczę, że tak, bo tam mieliśmy wybory. Swobodna eksploracja. To też jest ciekawe w ogóle. Dobra, nie będę o tym gadał. Proszę generalnie bardzo. Właśnie chciałam tylko powiedzieć, że przekonajcie się do tego typu gier, bo bardzo ciężko się je sprzedaje, dlatego że nie można o nich dużo opowiedzieć. Spoilerów nie można robić, tak? No nie można robić spoilerów, czyli to jest właśnie tak jak z detektywem czy z czymkolwiek, że no kurde, no fajna gra, zagrajcie, ale coś więcej, no nie mogę nic więcej powiedzieć, żeby nie było spoilera. No i to właśnie to jest. Więc ten proszę Państwa, jeszcze raz do kamery pokazuję. Artuła Przebudzenia, no, żenujące odkrycie Trzewiczków, że odkryli, że grę fajną wydali. Jeszcze raz przepraszam autorów, że jakoś tak to przeleżało zbyt długo, ale z drugiej strony fajna historyka z tego się tworzy, że takie się robi odkrycie nieoczywiste. I trzeba było pandemii, żebyś ty tak zagrał jest. W Escape Room. Gratuluję autorom tej gry, gratuluję oryginalnemu wydawcy, tak jak powiedziałem, jestem tylko na licencji wydawcą tej gry. Dobra robota, zespół i, no i będziemy raportowali pewnie w kolejnym podcaście, czy tą samą grę skończyliśmy, czy nie skończyliśmy, czy, Mary, czy Lena się bała do tej okultysty wrócić, czy... Nie, bo może być tam, nie wiem, nie z tam dalej będzie. Może być tak, że te kolejne pomieszczenia będą mniej okultystyczne, nie? Że tylko ten pokój ja przyjdę sam z Niną i potem dalej. Zobaczymy. W razie trzeci pokój jest tam taki straszniejszy niż mniej straszny. To jest dział, w co graliśmy. Co graliśmy? Proszę. Ale to nie, to idzie na półkę do grania. No, będziemy... półka gdziekolwiek na razie. Półka gdziekolwiek. I jesteśmy w jakim teraz dziale? Jesteśmy teraz w dziale. Chcesz iść do działu newsów czy do działu archiwum? Zróbmy archiwum, bo tam być może będzie coś ciekawego, ponieważ jest to moment wiosenny, gdzie się zawsze dużo dzieje. YouTube teraz widzą w takim razie ten słynny stary zeszyt dawnych zapisków. Przenosimy się do jakiegoś roku, gdzie byśmy się mogli przeteleportować. Gdzie byś widzę jakiś kwiecień. 17 kwietnia. 17 kwietnia, jest to blisko czy nie jest blisko? No tak, jest okej. Okay. Teraz jest dzisiaj jakiś 26 chyba, nie? Czy no to tak, po pierwsze byliśmy po Pyrkonie. No. Zaraz będziemy o Pyrkonie w dziale, nie chcę opowiadać, więc od razu go wrócimy sobie. Byliśmy po Gathering of Friends. No byliśmy właśnie. Tam na Gathering of Friends. I tutaj mam napisane, że była rozgrywka w Kraj Havoka. To ty to Kraj Havoka grałeś z Erikiem Langiem, mam wrażenie. Tam jakaś taka bada, że nic nie kumałeś z tego, co się dzieje. Pamiętasz jaką rozgrywkę? Czy ja grałam w Gathering of Friends? Na Kraj Havoka. Ale ty mówisz o Niagarze. Tak, tak. Jak Niagara w maju? Ja tu mam napisane faktycznie. No. Gathering of Friends, Amerykano. Tak, to się działo, tak. Ja nie grałam? Nie, nie grałam Kraj Havoka z nim. Grałaś. Ja z nim grałam wtedy w Rising Sun. W Rising Sun, faktycznie. I tego nic nie kumałam, bo on cały czas jakieś nowe mapy przynosił i cały czas pokazywał nowe mapy i mówił o nowych bogach. Ja patrzyłam na gościa. Mało tego, jeszcze graliśmy z... grałam ja i grał... Przypomnij mi. Wilchowa? Nie. To nie wiem. Dobrze, biegnijmy dalej. Bo nie, to... Avalon, nie Avalon, Resistance? Travis. Bardzo mocno promowaliśmy grę Crazy Cards. Mhm. Tak troszkę na siłę, tak ludzie nie chcieli w nią grać, a myśmy ich zmuszali do grania. Miałem tam z sobą prototyp Tides of Time 2. Tu mam napisane Tides of Time 2, to jeszcze nie miał tytułu wtedy. To się nie było jeszcze Tides of Madness. Tides of Madness. I mam wrażenie, że Tides of Madness, że wtedy tytuł wymyślił na Zee Garcia, ten tytuł wymyślił. Może tak być. Coś tam Cthulhu, coś tam. Tak. Mhm. Byliśmy w wycieczce w Snake and Lattice. Mamy takie romantyczne zdjęcie z tej kawiarni, nie wiem czy pamiętasz. Był cały w ogóle wyjazd wtedy do Toronto. Tak, i właśnie tu mam drugą notatkę, że byliśmy na meczu baseballa. To też. Najnudniejsze wydarzenie sportowe w moim życiu. Dzisiaj potrafisz wkręcić. Trzy godziny się nie działo. Chociaż proszę Państwa, przypominam tym, którzy tego podcastu słuchali przed daty, potem wtedy opowiadaliśmy, że z zupełnie przypadkowych powodów gwiazdą tamtego meczu był jakiś polski bejsbolista, jakiś ski i on tam, wszyscy mi mówili brawo, był jakimś tam zajebisty i wszyscy mi klepali po plecach, że zajebisty masz, ma ten gościu robi, więc jakiś taki polski bejsbolista tam dawał radę. Coś tutaj mam jeszcze zanotowane, że był Buzz na First Martian. No to... Ale ja pamiętam, że ten Snake and Lattice, my wtedy weszliśmy i byliśmy bardzo zdziwieni, że tam grają w tak bardzo niegamerskie gry, że sądziliśmy, tak. Że skoro to jest no, Kanada, Toronto, tak duże miasto i tak dalej i duża knajpa, bardzo znana knajpa, bo Snake and Lattice jest jedną z najbardziej znanych knajp, jeśli chodzi o branżę gier planszowych, to się okazało, że tak naprawdę tam jest dużo gier takich bardzo lekkich, bardzo łatwych. Ludzie, którzy siedzieli przy stolikach też grali no, dosłownie w jakieś Monopoly Chińczyka i tego typu rzeczy i to było dla mnie straszne. Zaskoczeniu. Ja się spodziewałam, że tam wejdziemy jak po prostu, nie wiem, że sami swoi, że wow, patrz, to grają, to znamy. I tam tak nie było. To prawda, ja ten zespół tego Snake and Lattice robiłem tam wtedy szkolenie z Tides of Time. Mm-hmm. Bardzo mi się podobało, powiedzieć, że to jest gra, która im tam w sklepie będzie żarła, że to jest zupełnie taki, bo oni poczują taki prosty gierek i Tides of Time im się bardzo podobało. Natomiast faktycznie to, co mówisz, że na tych półkach tam było bardzo dużo takich mass marketowych tytułów. Tak.
Ale to też się potem potwierdziło kilka lat później, jak Piechu założył Ludiversum w Katowicach i tam też w tym Ludiversum też są takie bardzo pośródkie gierki. To nie jest tak, że tam wszyscy w Agricole nawalają. Też tak właśnie tak jest. Chodzą ludzie z ulicy pograć. Czy dobrze kojarzę, że z nami wtedy tam był też... Nie, to było rok później, dobrze, już natomiast dodałam. Na pewno chciałaś się pochwalić naszym słuchaczom współczesnym z tego, co się tam wtedy wydarzyło. Coś nawywijają znowu? Najsłynniejsza rozrywka w grę The Networks. O, no. Proszę Państwa, Maryś ma taki dar i kto z nią grał, kiedykolwiek ludzi to zna, ale wielu słuchaczy z nią nie grało, że Mary nie słucha reguł. Po prostu nie słucha reguł. Jak jej tłumaczysz reguły, ona w ogóle się nie słucha i wszyscy... I to nie jest żart. To nie jest tak dlatego, że ja nie słucham, że ja nie chcę, albo że nie wiem, nie szanuję osoby, która to mówi i tak dalej, tylko po prostu się wyłącza, ktoś do mnie za długo mówi, to jest nudne, co mówi. I ja w tym momencie już jestem po chwili po prostu myślami wszędzie. Więc wielu ludzi myśli, że to jest taki grypsik, że to jest taki żar, że taki wygub. Nie, Mary siada do gry, nie słucha w ogóle reguł. Jak zaczyna się rozrywka, to Mary w dwóch zdaniach mówi dwa zdania. Grasz tym pionkiem, trzeba zrobić tak, się zbawić tyle pointy, to jest twoja ręka, gramy. I to jest wszystkie reguły, jakie Mary może przyjąć. Natomiast Mary faktycznie jest graczem bardzo doświadczonym i ogarniętym, więc zanim przyjdzie jej kolejka, to ona już w miarę patrząc, co inni gracze zrobili, robi coś podobnego i coś tam i zaczyna jakoś to. I faktycznie na zawsze to się sprawdza, że siedzi. Się tym razem nie sprawdziło. Siedzi baba, nie wysłała reguł i gra. I nawet czasem wygra, chociaż rzadko. Więc coś się zawsze sprawdza. I teraz w tym The Networks raz w życiu jej nie wyszło. I sytuacja była faktycznie, że była żenująca, bo ja, znany autor Ignacy Trzewiczek, zasiadłem do stolika, powiem, że siądę z moją żoną Marzyną i ta żona Marzyna, normalnie jak blondynka przysłowiowa, z całym szacunkiem dla wszystkich pań, z naszych słuchaczy blondynek, ale jak taka właśnie przerysowana blondynka, ni w ząb, nie wiedziała, co się dzieje. Ale powiem, że ja się zastanawiałam. Przy każdej kolejce ja po prostu miałem face palma i było mi w sposób wstyd. Ja się cały czas zastanawiałam, już później, wiele później, bo naprawdę w życiu mi tak nic nie poszło źle jak ten network. Czy naprawdę ta gra była tak nieintuicyjna, że ja po prostu nie potrafiłam ogarnąć? Gdzie tam nic nie spinało? To na przykład było, że miałam zatrudnić modelkę i ona miała tutaj podejść mi do tego serialu i ja się cały czas pytałam, dlaczego ma być modelka w serialu i nikt mi tego nie potrafił wytłumaczyć, co robi modelka w serialu i tylko nie, bo to marketing, więc to nie wynikało z reguł, nie wynikało to z... Niczego tam nic mi nie wynikało. Proszę Państwa... Ja pamiętam dokładnie, że mi się nic nie zgadzało, dlatego nie mogłam zagrać w to. To był ten moment, kiedy to nie wypaliło i faktycznie wstydu Mary narobiła na magza. I mam wrażenie, że Gil do dzisiaj mnie unika, żeby ze mną nie zagrać. Tak, bo on nie wie, że to ci się tylko raz tak przydarzyło. On macie pewnie z jakiegoś to ale nie szkodzi, bo strasznie przymula, więc... I zaglądam też grę Dark Moon. To jest taka gra Hidden Traitor. I to jest w sensie zawsze bardzo dumny, że mimo, że nie znam angielskiego, mimo, że grałem w native language, mimo, że grałem z jakimiś ludźmi, których nie wszystkich tam przy stole znałem, umiałem ich urobić, umiałem naszukiwać, umiałem nakręcić i wszystko się zakończyło. To oni się potakiwali, bo nie wiedzieli, co ty mówisz. Ja jestem jednak takim szują, że po prostu masakra. I pamiętam, że byłem z Bonacorem, byliśmy razem w tej ekipie i prześcigaliśmy wszystkich innych i... No i że wyszło na moje. To mi przypomina, że nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś na tym... Nie grać ze mną w takie gry poszczególne, nie ma się szans. To wiemy o tym. W Gathering of Friends, ale z kolei graliśmy w Bruno Fate Duty w ET Free i tam też graliśmy po raz pierwszy, wtedy jeszcze miał prototyp maskarady. I to też była taka gra, gdzie no, tak. Trzeba było jakby wiedzieć, kim się jest i tak dalej. I graliśmy, dużo nas było przy całym stole, wszyscy siedzieliśmy. Tam to jest straszny chaos w tej grze. Ale graliśmy po francusku, czy pamiętasz? Tak. Ja totalnie, po pierwsze nie miałam pojęcia, o co chodzi, bo ja taki gier słabo ogarniam. Po drugie graliśmy po francusku i wszyscy się kłócili po francusku i co jakiś czas, ponieważ ktoś z nas się za każdym razem musiał wypowiedzieć, patrzyli na nas wyczekujący, a my jak te dwa takie głąby. No i tak wyszło niezręcznie trochę. I proszę Państwa, tak niezręcznie przejdziemy do nowego działu, to jest dział newsy. Newsy. Czemu nowego działu? No, że nowego następnego. No. Czy my gadamy już od 7 godzin, bo ja mam wrażenie, że ten podcast jakoś zaraz nam braknie pamięci we wszystkim. Godzinę już gadamy. Dobra, przypieszamy. Dobrze, jeśli chodzi o newsy, proszę Państwa, Pyrkon przyniesiony na rok 2021, to był news tego tygodnia. Sprawa z Pyrkonem ciągnęła się bardzo długo, bardzo współczujemy organizatorom, masakra, natomiast to było nieuniknione moim zdaniem. Było nieuniknione i nawet gdybyś Pyrkon się odbył, to byłaby frekwencja minimalna, także... Nasz zespół, dla Państwa, którzy nie wiedzą, jak ten Pyrkon funkcjonuje tak troszkę za pesków, Pyrkon na przykład wydawcy przekazują informacje Pyrkonowi, jakie będą premiery, żeby Pyrkon mógł to reklamować informatorzy, Pyrkon to reklamował na stronie, żeby jak chcemy mieć jakąś konkretną premierę na Pyrkonie, Pyrkon musi dostać pudełka wcześniej, żeby wolontariusz o tym wiedział. To jest taka dość duża operacja przygotowania. Ja właśnie w ostatnich tygodniach mówiłem, słuchajcie, nie spinajcie się z tymi premierami, bo to się raczej nie odbędzie. Bądźcie z nimi w komunikacji, informujcie, że debatujemy, jaką to będzie premiera, a to się chyba nie wydarzy i grzeźmy ode mnie zielone światło, że nie ma za wszelką cenę celować z premierą gry na Pyrkon, bo nie wierzyłem w to. No więc faktycznie miałem niestety rację. Smutne, przykre, ale to są po prostu realia.
jest pandemia, jest zakaz zgromadzeń, nie ma żadnych konwentów. I teraz w Stanach dzieje się to samo, tylko dokończę jeszcze o Stanach, że w Stanach dzieje się to samo, czy jest taka iluzja wiary, że odbędzie się Gen Con i nikt otwarcie nie powie otwartym tekstem, ludzie, nie ma szans, żeby zrobić konwent na 50 tysięcy ludzi w środku pandemii. I wszyscy iluzorycznie w to wierzą, podczas gdy faktycznie Portal Games USA już pracujemy w zupełnie innym tempie, wszystkie streetdaty przenieśliśmy, mamy zupełnie inny plan marketingowy przebudowany, nie żyjemy w tej iluzji, że GenCon się odbędzie. Znaczy generalnie wydaje mi się, że GenCon no do końca, póki sam stan jakby nie odwoła tego rodzaju imprez, to pewnie będzie się próbował nie odwoływać, tak, bo pewnie mają potężne kary za coś takiego, jak to w Stanach, i wiadomo, procesy, które będą trwały jeszcze przez pokolenia. Natomiast jak tam siedzę na tych grupkach GenConowych różnych, to ci ludzie piszą, że nawet jeżeli, ja już to mówiłam zresztą, że nawet jeżeli GenCon się odbędzie, to i tak nie przyjadą, bo się po prostu boją. Albo mają loty te domowe, poodwoływane, albo właśnie mają problemy z pracą, nie mają kasy, bo przecież tam w Stanach teraz są jakieś milionowe bezrobocie, tak? Ludzi, których się zgłosiło po zasiłek, jest ogromna ilość. No i pod takim samym znakiem zapytania stoi Essen, tak szczerze mówiąc. Skoro Oktoberfest jest odwołany, no to prawdopodobnie Essen też padnie. Także w tym roku no, czeka nas posucha bez konwentu. Dla mnie to jest bardzo dziwne, powiem ci, bo ja zawsze byłam nastawiona, jak zaczynała się wiosna, to my byliśmy w takim mocnym trybie konwentowym, cały czas gdzieś po rozjazdach, gdzieś się jeździło, coś się robiło, a teraz po prostu no, ja w życiu nie miałam tego ogródka ogarniętego naszego. No ja w zeszłym roku odpuściłem jeżdżenie, bo miałem już duże problemy zdrowotne i byłem bardzo przemęczony. Nie, no po prostu trzeba cię było dobić prawie takie problemy zdrowotne miałeś. Jeździmy tylko po Polsce. No to nie jest śmieszne akurat. Dużo troszkę jest ożenoku. Czego? Szacunku. Cię oszacuję potem, dobrze. I w tym roku 2020 okazuje się też nigdzie nie latam, więc nie narzekam. No ty nie narzekasz, a mnie rwie, no. I drugi news. Ogłoszono nominację do Golden Geeka. Królestwa Północy nominowane do najlepszej gry karcianej. I ja jak co roku chciałbym tupnąć nogą, że mnie to strasznie wkurza. Matko, ty na czemu znowu? No mnie wszystko wkurza. Wiadomo, że jestem taki strasznie nerwowy. Że i my w firmie, i ja, i nasi fani, i wszyscy tak traktują jako takie oczywistą oczywistość. A co, kurestwa? Że gra Portalu będzie nominowana do najlepszej gry roku. A ciebie to wkurza, bo? No, żeby w Portalu to się wydarzyło, tak? W sensie, żebym ja tak zadecydował. I żeby fani. Co ty gadasz? Żeby jakieś szampana, no że to jest sukces. Ty, mamy szampana w lodówce, bo ja w ogóle będzie dygresja. Poszłam tak w tak zwanej buciarni. A czemu robisz mi dygresję, jak narzekam okres? Nie, właśnie zaraz mam starego szampana. Nie mam pojęcia, ile ma lat. Bez etykiety już, ale go możemy otworzyć, jak chcesz. Proszę Państwa, chodzi mi generalnie o to, że nie może być tak, że polska gra jest nominowana do najlepszej gry karcianej roku. Królestwa Północy i wszyscy to mają jako taki obwóz. No wiadomo, że Portal to wiadomo, że będzie w tym top. Teraz krygujesz, czy co robisz? Nie, jestem zły na to, jak działa Portal, jak działam ja, jak działają pracownicy, jak działają fani, że nikt się nie powie, kurczę, no zajebiście, szampan, coś się, cieszmy się, tylko wszyscy na whatever, no i do przodu. Pana czekałem. Otworzę ci tego szampana dzisiaj. Ja nie chcę szampana, nie, że ktoś tam w moim imieniu tego szampana. O co ci chodzi? Ja w twoim imieniu go otworzę. A wypijesz go w moim imieniu? Szampanem, powiem ci, nie mogę nie dać rady, ale otworzę go. W razie gratulacje, Portal, dziękuję. Ty, a my gdzieś mamy właściwie takiego jeszcze prawdziwego, oryginalnego szampana, takiego naprawdę szampana, co gdzieś tam w firmie leży i kiedyś coś tam trzeba odgrzebać, bo tam kolejny leży. Też ma być na specjalną okazję. To może jak Królestwa Północy dostaną tego. Nie Golden. No nie, no nie dostaną, ale słuchajcie, jak dostaną, to mamy specjalnego szampana i tu go na antenie otworzymy. Jak nie umiem otwierać szampanów, to też nie będzie fajnie. Jakby dostał... otworzymy, no już otworzymy. Jakby samo to otworzymy, ale to jest nierealne, bo okay. Tam jest Marvel Champions, jest The Crew, jest dużo fajnych gier. Anyway, przechodzimy do działu... Ale pamięci, ja wierzę w naszych tutaj fanów Portalu, nie. Że oni naprawdę mają taką nie. Masę krytyczną, nie. Potrafią osiągnąć. Nie. Matematyka. Tam jest Wingspan nominowany. Wiesz, że Wingspan ma przydał pudełek? 300 tysięcy, a widziałem, przydałem mniej. No w 3 dupy. Co w Portalu słychać? Dział nowy. Witamy, znaczy stary, wiecie, na kolejny dział... Proszę się ogarnąć, bo Państwo od kiedy są w YouTubie, to Państwo się nie ogarniają. W Portalu co witamy reżysera dźwięku, nowy dział, znaczy kolejny dział w dzisiejszym odcinku. Co słychać w Portalu? Co ty gadasz? No mamy taki dział, co ty dział? Ale taki nie jest dział? Nowy. No właśnie mówię, że bez sensu gadam, że nowy. No właśnie, ty mówię, że bez sensu gadasz. Znaczy, że nowy, co słychać w Portalu? No w Portalu w dalszym ciągu jesteśmy wszyscy na home office tak zwanym. Co niektórzy lepiej go znoszą, co niektórzy gorzej. My jako osoby posiadające w przeważającej części dzieci dorosłe i dom na wsi,
i duży ogród, znosimy go dzielnie i nam to generalnie nie przeszkadza, muszę przyznać, jest to nawet bardzo fajne. Znaczy fajne w kontekście właśnie takiego spędzania czasu w domu i to, że te samochody nie jeżdżą, środowiska nie zatruwamy, wszystko fajnie się toczy. Ja chciałem... Natomiast ludziom, którzy mają małe dzieci, które nie chodzą do żłobków, przedszkoli i tak dalej, naprawdę, naprawdę serdecznie współczuję, bo jasne, ja wiem, że się dzieci swoje kocha i tak dalej, natomiast poziom hałasu, jaki generują, jest taki, że człowieka wykończyć mogą. Ja chciałem także zupełnie poważnie wejść teraz na nutę poważną i wszystkich naszych słuchaczy, którzy mieszkają w bloku i mają dzieciaki mniejsze lub większe i mają po prostu przerwę na to wielu, wielu tygodni, chciałem wysłać im pozytywną energię, powiedzieć, że pozdrawiamy. Dzieci urosną. Trzymajcie się dzielnie. Faktycznie Ignace i Marzeny były nierozsądne w młodości i zaczęły to wcześniej, tą historię z dziećmi. I faktycznie wyszło, że to Boże był jednak nie głupił taki pomysł, bo teraz nasze dzieci są dorosłe. I faktycznie fakt, coś palą w kuchni właśnie. Tak, fakt, że mamy domek na wsi i możemy wyjść sobie na ogródek, fakt, że dzieciaki są duże i generalnie siedzą na PlayStation. Mało tego, jeszcze jedno ma nawet prawo jazdy, słuchajcie, i wozi resztę autem, to jest cudowne. Więc faktycznie my tą całą pandemię i tego koronawirusa przechodzimy troszeczkę faktycznie jak wakacje, wstyd się przyznać i jest to troszkę zażenujące. Więc zupełnie poważnie, pozytywna energia do wszystkich, do których tak nie zniesie tak wesoło. Rozumiemy wasze problem, bo także mieliśmy jakieś małe dzieciaki i także jakieś mieszkaliśmy w blokach. Jakby to było generalnie myślę, że teraz gdybyśmy mieli, tak jak mamy czwórkę dzieci, gdyby one wszystkie mieszkały z nami w bloku i podczas pandemii i nie można by było z nimi wyjść, to myślę, że skończyłoby się to mordem. Więc urwisy, trzymajcie się dzielnie i trzewiki trzymają za was kciuki. Będzie lepiej. Natomiast byliśmy chcieli stosować w portalu, więc może do niego wrócimy. Co słuchać w portalu? Po pierwsze przyszedł sample Stronghold Undead. I właśnie nie przyniosłeś go chyba, nie mam wrażenia. Był tutaj przez moment, teraz jest Grzesia. Ja tam sprawdziłem, kilka uwag miałem, przekazałem produkcji, potem Grzesiu to wziął, żeby jeszcze on to mocno pooglądał. Tam generalnie w egzemplarzu, który do nas przyszedł, tam było kilka wątpliwości. No wiadomo, teraz pytanie, czy to oni się pomylili, czy tak jest w całym przygotowanie tej gry, będzie to właśnie okazja. Sample Stronghold Undead istnieje, ma całe fizycznie, istnieje, to się naprawdę dzieje. Druga rzecz, która przyszła, to nawet chciałem pokazać do kamery, dla tych, którzy nas oglądają na YouTubie, to przyszły już też także, dotarły do mnie, pokazuję do kamery teraz Eons End Otchłań oraz Eons End Niezbadany Mrok, nie wiem kto wymyśla te tytuły, ale ma niezłą fazę. Ale są lepsze niż dodatki do tych Hakana. Niezbadany Mrok. U mnie też jest zafoliowany, jeszcze tego nie odfoliowałem. Będę tego grał w najbliższych dniach. Fajna kolorystyka jest. Nie wiem, czy zawsze podoba mi się kolorystyka Eos End w ogóle. Tych wszystkich okładek i tak dalej. Oni mają bardzo fajnie. Ja postaram się namówić Mary, żeby ze mną to zagrała. Foliowałeś chyba? Mam pewien trik. Musimy zapłacić chyba za to. Mam pewien trik. W razie dodatki do Eos End, no nie trzeba zachwalać, więc wszyscy wiedzą, co to za jakieś cuda są wspaniałe. I to będzie miał premierę już w maju, już na dniach, na razie dostaliśmy. Maj jest w przyszłym tygodniu, nie? Tak jest, ekipa to wszystko pomasała, pozostawiła, wszystko jest pięknie i zajebiście, bierze to jakoś niebawem na nasze magazyny, więc takie rzeczy się wydarzyły. Kółeczka. Pozytywne, one dodatki przyjechały. Natomiast chciałbym teraz opowiedzieć troszeczkę więcej, bo to się zbliża wielkimi krokami o maratonie z planszówkami. To już będzie za dwa tygodnie z tego, co tam widziałam. Ponieważ nasi stali słuchacze wiedzą, że Ignacy ma takie wahania depresyjno-pozytywne, w sensie, że w kilka dni jestem w depresji, kilka dni jestem w pełnej energii. I ja to się nazywa dwóch biegunować, nie chcecie martwić. Jestem biegunowy i faktycznie przez długie dni w minionych tygodniach rozważamy jednak też odwołanie tego maratonu z planszówkami. Matko 11, a czemu ty się dzieli ze mną takimi pomysłami? No nie, właśnie, bo że nie, że gdzie będę ściągał tych pracowników do firmy, gdzie będziemy się wygłupiali, jak ludzie umierają. Natomiast ostatecznie po decyzję, po moich refleksjach, że no nie, jest ciężko, ale naszym celem... Czyli ci wszyscy ludzie, którzy pisali, że musimy kontynuować i tak dalej, bo jest fajnie. Dziękuję wszystkim. Ja się nie potrafię przekonać, i maraton, tak? Będzie rozmowa potem. I maraton z planszówkami się jednak odbędzie. Proszę Państwa, maraton z planszówkami odbędzie się 8-9 maja, czyli to już bardzo, bardzo niedługo. Ze względu na bezpieczeństwo, żeby minimalizować te zagrożenia, które się dzieją. Będziemy w białych skafandrach? W maratonie z planszówkami weźmiemy udział my we dwójkę. Będziemy mieć białe skafandry? Tak. I Marek i Janka, czyli łącznie cztery osoby. Rozpisałem zupełnie nowy plan tego maratonu. Czyli ten maraton miał wyglądać inaczej, ze względu na warunki, jakie są. Po prostu zmieniłem troszeczkę jego plan.
żeby nie ryzykować zdrowiem i potencjalnie życiem innych pracowników portalu. Więc będziemy we czwórkę i przyjeżdżamy do firmy w piątek po południu. I wyjeżdżamy w niedzielę rano. I w piątek po południu, całe popołudnie do późnego wieczora będą tam atrakcje dla Was na naszym kanale YouTube. Oraz potem w sobotę przyjeżdżamy, zaczynamy od takiego punktu programu, nie wiem czy już widziałeś na internetach, śniadanie mistrzów, gdzie sobie po prostu będziemy mieli siadanko, fajnie, przy stole sobie plotkowali z fanami i będziemy pokazywali, jak firma wygląda. I będziemy potem... jeść? Tak, no śniadanie, no bo to o 9 zaczyna się normalnie. Zjadłem śniadanie o 6 rano. No to Ty nie wiedziałeś. więc zaczyna się to śniadaniem w sobotę. I przez cały dzień do wieczora różne punkty programu. Będzie pyszna kawa, słuchajcie, teraz wszyscy, którzy piją kawę, to wiedzą, o czym mówię. Na mnie reklama kawy działa za każdym razem tak, że jak leci gdzieś, widzę reklamę kawy, po prostu muszę się natychmiast iść napić kawy. Wszystkie te pary unoszące się za filiżanką. Ja wiem, że to jest Coca-Cola wymieszana albo jakikolwiek inny płyn. Ja po prostu jak widzę coś takiego, muszę się napić. Więc ze swojej strony bardzo, bardzo zachęcam wszystkich naszych słuchaczy i wszystkich naszych widzów. Po pierwsze, żebyście się dodali do eventu na Facebooku Maraton z Maszówkami, żeby było widać, że tam dużo ludzi będzie. A po drugie, żebyście... Bądźcie tam z nami po prostu, tam żeby nam nie było przykro tak i łyso i nudno. Faktycznie, i... ja przemyślałem to, stwierdziłem, nie, jednak zróbmy to dla ludzi, ale faktycznie, żeby nie było tak, że siedzimy tam z trzema osobami, bo to będzie nam strasznie, będziemy mieli straszną deprechę. I nie musicie oczywiście siedzieć przez całe 20 godzin, bo ja bym nawet nie wysiedział sam ze sobą. Natomiast wpadnijcie... A trochę, że my tam będziemy wszyscy musieli siedzieć ze sobą tych nie, godzin. Tam jest, nie, mam to wszystko naprawdę zrobione bardzo rozsądnie. Przemodelowałem cały ten program, żeby był właśnie do zrobienia w czwórkę, a nie tak... A dasz nam na piśmie, że nie będziesz nas zagadywał cały czas i gadał cały czas? Dopuszczał nas do głosu? Naprawdę to przemyślane bardzo mocno teraz. Jest maraton z planszówkami, 8-9 maja, wpadajcie na YouTube'a, a co najważniejsze, powiedzcie to różnym osobom. Maryś, mogłabyś teraz powiedzieć apel do... Apel. Do klubów, które znasz, żeby też całe kluby na przykład sobie coś takiego zrobiły, że jako kluby oglądają ten na weekend gameplay inne rzeczy. Ja pozdrawiam, bo akurat jedyny klub, jaki ja znam chyba, to jest fani gier. Ja właśnie myślałam, że powiesz jakiś Real Madrid albo coś takiego. Nie, nie, no fanów gier, no pozdrawiam Urbisów, którymi się znam osobiście. Robimy akcję, zapraszamy w całych klubowiczów wszystkich na YouTube'a, wpadacie na czata, wygłupiamy się na czacie. Połączcie się z nami, bo na pewno będzie wesoło. Będzie tam taki moment, kiedy będzie można dzwonić do nas, będzie mam taki event, że dzwonicie. Mam wrażenie, że powiesz, że mamy taki telefon. Więc nie wiem, jak specjalnie taki numer będzie do dzwonienia, więc fani z gier mogą do nas zadzwonić, ale no, jakie tam są jeszcze różne inne kluby. Zapraszamy wszystkich. Jakie tam jest dużo klubów, no generalnie dużo klubów, które teraz właśnie nie są z nami w kontakcie, no bo nikt nie jest w kontakcie, wiadomo, games roomy leżą kiczą. Wpadamy, wszyscy robimy konwent online, będą konkursy, będzie szona aukcja gier, będą topki na wesoło, nie na pewno tylko na wesoło, żeby było wygupy, żeby było dużo atrakcji, będzie gameplay jeden, będzie gameplay drugi, będą się rzeczy działy. Maraton z planszówkami, 8-9 maja, proszę by zablokować. Zaplanujcie sobie, że w tym dniu, nie wiem, druga połowa, babcie, dziadki biorą dzieci, gdzieś tam tak idą. I kumplom, koleżankom, klubom, sklepom, wszystkim mówcie, że tego dnia jest konwent online planszówkowy i nikt czegoś takiego nie po robi jak my. Po prostu bądźcie z nami, nie zostawiajcie mnie samej z nim. Dobrze, proszę Państwa, no to teraz były pozytywne wiadomości, teraz przejdziemy do złych wiadomości, ale widzę, że gadam już tak długo, że tylko... Ty, ja bym zaskoczyłeś mnie, bo ty masz taką ikonkę Irfan View, której ja już nie widziałam chyba z 7 lat albo i więcej. No, wow. Wiesz, a pokażę Ci ikonkę gadu gadu? Masz ikonkę gadu gadu? Nie mam, żartowałem. Aha. Proszę Państwa, nadchodzi bardzo smutny press release, opublikujemy go tuż przed maratonem planszówkowym z planszówkami, żebym potem mógł na maratonie z planszówkami się do tego press release'a odnieść. Ale po co, jak ma być maraton wesoły, a ty chcesz jakieś smutne opowiadać? Mamy dużo złych wieści dla fanów i najlepiej je podać w taki sposób, żeby się ukazał press release i potem, żeby to na żywo jeszcze wyjaśnić, skąd to się wzięło, dlaczego tak się wzięło. Będziemy update'owali nasz plan wydawniczy na ten rok. No nie ze względu na koronawirusa podjęliśmy decyzję o przeróżnych przesunięciach i zmianach, więc niestety trolle mogą zacierać ręce, że będą mogły nas trollować w internecie, natomiast wszystkich innych liczy o zrozumienie i empatię, w razie będzie faktycznie... No to jest oczywiste, no to jest tak zwana siła wyższa, tak? Tak, natomiast z bólem serca musimy podjąć kilka bardzo takich dramatycznych decyzji o przesunięciach, przeróżnych czy odwołaniach. I to będzie się pojawić za kilka dni w internecie i ja potem o tym będę szerzej powiadał na maratonie planszówkowym. Bardzo przepraszam, ale nie da się zrealizować wszystkiego, co planowaliśmy. I ostatnie, już nie gadam. No i nie, no dasz radę. Jeszcze nie, już nie mówię, no. Idziemy, przechodzimy dalej. Co tam u Ciebie? Widzę, że masz tu zakładkę listy, znaczy napisane listy, ale z listów się chyba nie przygotowałeś. Jak to się przygotowuje? Jak to się przygotuje? I teraz otworzysz YouTube'a, tak, i będziesz czytał komentarze, a nie listy. A to jest o listach, które przyjdą do Ciebie do maila. Listy. Nie mam drukarki, nie drukuję, no co Ci poradzę? Ja mam drukarkę w pokoju, tylko nie chcesz, żeby Ci drukować. Oszczędzamy papier, nie można drukować. Ja nic nie oszczędzam. Proszę Państwa, wchodzimy tutaj na nasz kanał YouTube, 34 komentarze, z czego połowa pewnie Mary.
No proszę cię, ty. Co oj, to było teraz? Tego jest, to żartowałem sobie tak, tylko zwykle. No właśnie, tego z karcianką, co wszyscy czekają, a ja też na nią czekam. I co to Sewil pyta, cóż to za karcianka, na którą wszyscy czekają i prezes także czeka na polską wersję. Tam w odpowiedzi... Jest odpowiedź. Jest odpowiedź i ta odpowiedź jest prawidłowa. Dobra. I nasi fani dobrze wiedzą... Ja już też wiem. Co, na co Mary czeka. Znaczy na co Ignacy czeka, żeby Mary kupić w prezencie. Łombat Łombat pisze, to najlepszy podcast, jakiego słucham. Innych nie słucham, ale tu też jest wyróżnienie. Też się proszę zgadzam, kontynuować. Ja to już nie słuchaj niczego innego, tylko nas, to jest po prostu zarąbiste. Łombacie, Łombacie, pozdrawiam cię serdecznie. Barolek pisze, że kurczę, w piątek nie będzie Pan Żywek TV, bo akurat miał swoje urodziny. Ostatecznie Pan Żywek TV zrealizowałem. Nie, Barolka nie pozdrowiłeś, tak? Oczywiście pozdrowiłem, czyli miał życzenia urodzinowe, oczywiście dostał prezent i w ogóle wszystko było tip-top. Nie zawodzimy naszych fanów. Patrycja pisze, że ostatnio dopiero kupiła Królestwa Północy i że nazwa im się przyjęła. To taka nie dziwię całkowicie. Nie możemy robić czegoś takiego, że w oficjalnych materiałach wydawnictwa trolujemy sami własny tytuł. Ale kochanie, to jest związane z moją wadą wymowy. Jak z detektywa zrobiłeś detektywa, no to teraz z królestwa zrobiłeś Królestwa Północy. No i tak już poszło. Nie, to są poszły konie po betonie. To są oficjalne materiały. Poszły konie po betonie. Kidi pisze, że nocy nawijałaś. Nie nawijałam, tylko to nie tak było. Nie ja. Dalej. Ziewa, że to widać, że ty ziewasz. Zobaczcie, jak on ziewa. Wszystko widać tutaj, tu. A Strika pisze, jak już środa pojawia się na horyzoncie, to wyczekuję na alert YouTube, że podcast jest wrzucony. I że jest na home office, i że nas słucha, i że wszystko fajnie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie w tych ciężkich czasach. Mariusz Gekon pisze, że wyczuwa pewien wątek taki telepatyczny pomiędzy nami a nim. Ponieważ pisze, że już tydzień temu oświadczył w domu, że koniecznie trzeba zrobić zapas nożyczek i kupić kilka zestawów. Nie działa, nie kupujcie. Faktycznie z niejasnych powodów dzisiaj znalazły się jedne nożyczki u nas w przychodzie. I to w ogóle nie te, które ja kupiłam, to są inne nożyczki. Więc to są te, które zginęły wcześniej niż kupiłam ich dużo. Sytuacja rozwija się, jest dynamiczna. Natomiast jeśli jesteśmy w tym wątku dziwnych rzeczy, które się wydarzają w szufladach ludzi na całej planecie, na przykład my z kolei nie mamy nożyczek, które cały czas giną, natomiast mamy tyle plastrów, jakbyśmy mieszkali z Edwardem Nożytorękim generalnie, który by się cały czas ciechał. Ilość plastrów w naszej szufladzie jest taka, że ja bym teraz, proszę Państwa, pohasa się cały i by tam się mógł cały. Ale właśnie z plastrami to u nas jest tak, że albo ich jest za dużo, albo ich nie ma nigdy. To mam wrażenie, że jest ich za dużo. Teraz jest ich za dużo, bo się dawno nikt nie pociął, bo jest pandemia, ja cały czas dzieciom mówię, że jak się potniecie, ja Was na żadne pogotowie nie wiozę, więc się boją. Dużo jest feedbacku na temat nożyczek faktycznie. No bo to jest naprawdę temat mroczny. Uważam, że one gdzieś są wszystkie. W jakiejś Edward Nożycoręki po prostu chyba zbiera. Nie wiem, no gdzieś muszą być. W każdym razie Elżbieta napisała, że ona po tym, jak się wyprowadziła z domu rodzinnego, to był jej cel życiowy ogarnąć ten temat nożyczek i ogarnęła. Że dała radę. Więc gratulujemy i zazdrościmy. Nam się nie udało jeszcze. Koński YouTube. Koński YouTube jest dobry. Malarz pisze, że gra tak jak ja w Arkham Horror. Proszę Państwa, ten Arkham Horror jest coraz popularniejszy. Cieszymy się, że to się ludziom podoba. Cieszymy się, że gra to wydaje po polsku. Gra jest wyborna absolutnie. Grzesiu, a jakie walizki duże do niej dodają? Grzesiu pisze, że u niego z kolei w domu nie grają. Co nie grają w ogóle w domu? Nic? Planszówki. No, to biedny człowiek. No. Zmuś ich. I że tebie to symulator, no Grzegorzu, no wpuczujemy kurkę wodną. No. Koński YouTube. Teja i Ted dał hint dla prezesa, że można robić timestampy po opublikowaniu podcastu. No ja oczywiście to wiem, że nie jest z tym, jak je zrobić, tylko chodzi o to, że ten podcast jest tak pełen chaosu i dygresji, że nie za bardzo jest co timestampować. To jest ten problem, a nie, że jak je zrobić. Naprawdę. Nasz hardkorowy fan Michał ze Szczecina napisał, że nie ma co komentować, ale i tak komentuje, żeby były zasięgi. I to bardzo dziękuję. Zauważyłem ostatnio, że dużo ludzi faktycznie pojawia taki komentarz dla zasięgu. Ale przy okazji, jak już robicie taki komentarz dla zasięgu, to na przykład zawsze możecie nam polecić jakiś fajny serial, bo ja cały czas odkrywam na nowo seriale, których przez lata nie oglądałam i zawsze możecie coś fajnego polecić. Fajny serial, fajną książkę. No i tutaj Miłosz w całych wygłupach komentarzowych powiedział, że on się nie będzie wygłupiał, on ma poważne pytanie. I Miłosz pyta nas tak. Uczestnictwo w konwentach to duży wysiłek organizacyjny i pewnie to nie jest tania impreza. Czy sprzedaż gier podczas tych wydarzeń pokrywa koszty i zapewnia zysk? Czy jest to bardziej inwestycja marketingowa? Miłoszu, w tych imprezach dużych typu Essen, GenCon, Pyrkon raczej firmy wychodzą na minus, no chyba, że mają się małe stoisko, ale takie stoisko jak Portal
Koszty Facebooka wywala, są ogromne, plus hotel, plus dojazd, to jest to inwestycja, jest to inwestycja marketingowa, jest to promocja danego tytułu, dlatego celuje się z daną premierą, żeby tą premierę dużo ludzi kupiło, żeby potem o niej dyskutowało. Natomiast faktycznie jest to z budżetu marketingowego, jest to niestety na minusie. Konwenciki mniejsze, tak jak na przykład sobie jedziemy na taką sympatyczny konwent jak Gratislavia we Wrocławiu i to, co tutaj Maryś powiedziała o hotelach i wyprawach. Kurs do Wrocławia to jest 1,5 godziny samochodem. Hotelu nie trzeba, bo tu posuje się na miejscu, się wszystko załatwia i można wrócić wieczorkiem do domciu. Koszty takich Gratislavi są bardzo rozsądne. Organizatorzy bardzo to mądrze mają wszystko wyliczone i z takiego Gratislavi wychodzi na plus. Natomiast oczywiście jest to konwent maluteńki, więc ten plus to nie jest, że przywozi się 20 tysięcy złotych. Tylko nie ponosi się kosztów. Tak, przywozi się 2 tysiące czy 5 tysięcy. Ale te mniejsze konwenty wchodzą na plus, a te duże to jest to strata, natomiast jest to z budżetu marketingowego. W każdym roku mamy zabukowane ile pieniążków na konwentach. Niestety troszkę stracimy. Komentarz dodał. Genowewka pisze, czy tak jak rok temu w Paszukach TV będzie prezes typował zwycięzców Golden Geeka. Tak to się wydarzyło. Był ostatni odcinek, w którym debatowałem. Tak jak mówiłem w tym Poszuka TV, mam dużą obawę, że wszystkie nagrody zgadnie Wingspan. I nie... Może już się znudził ludziom. Nie, nie coś tam. Nagraliśmy ostatnio i właśnie robiliśmy recenzję. Tego nie robiliśmy, nie mówiliśmy chyba nic na ten temat. Czy mówiliśmy? Bo nie lubimy negatywnie być. Ale no, ty byłeś negatywny, nie byłeś tak bardzo negatywny. General, ja uważam, powiedziałem to w Poszuka TV, uważam, że Wingspan absolutnie powinien wygrać nagrodę gry roku, bo był najbardziej debatowaną grą. Najwięcej się go sprzedało, najwięcej ludzi w niego zagrało, bo ogólnie największa histeria wokół Wingspana, mu się ta nagroda należy, jest to gra roku. Natomiast w poszczególnych poprzednich innych kategoriach już inne tytuły powinny wygrywać. I jak ja tam zobaczyłem w tym momencie, że Wingspan jest, nie wiem czy o tym wiesz, jest nominowany jako najbardziej innowacyjna gra roku, to powiedz mi, co tam jest. No ja sobie robię, nie? No. Dziękuję. Asia z On Table dawno mnie nauczyła, łapkuję wszystko, co oglądam. Pisze Astrolobius. Dziękujemy Asi z On Table, że nauczyła ludzi, jak oglądać YouTube'a. Ona uczy ludzi bardzo dobrze. Nie zgadzam się, może jeszcze nie powiem, że zgadzam się z wszystkim, pomimo pana Ignacego nosie recenzji, ale podoba mi się to, co było powiedziane. Czyli dokładnie, panie Piotrze, jeszcze raz przypominam, chodzi o to, że każdy recenzent ma inny gust i musimy sobie tak wyśrodkować i posłać wielu, wielu różnych recenzji, z tego wciąż wziąć sobie. Ja jeszcze myślałem potem, jak ostatnio mówiłaś, żebyś chciała zobaczyć Forresta Gumpa. No to Forrest Gump statystycznie podoba się wszystkim. Oczywiście zaraz się ktoś podniesie, że mi się nie podoba. No ale statystycznie, bo to tak wyśmienity film i tak szeroką ławą poszedł po ludziach, że wielu ludzi mówi, że Forrest Gump to jest fajny film, prawda? Więc faktycznie są takie momenty, kiedy coś jest tak wybitne i tak wspaniałe, że wszystkim się podoba. Ale potem o różnych innych filmach można debatować. Znaczy, z Forrestem Gumpem to jest w ogóle śmieszna historia teraz. Zrobię małą dygresję. Oglądaliśmy sobie ostatnio film pewnego razu w Hollywood, w którym występuje Leonardo DiCaprio. Ponieważ Leonardo DiCaprio w tym filmie występuje, a ja ten film naprawdę zarąbiście mi się podobał i jak generalnie nie analizuję, nie przeżywam filmów w domu, tak sobie oglądam, jest później w tym niedzielę. Tak z tym chodziłam przez 2 dni nakręcona, bo tam było tyle fajnych rzeczy, tak jakby nie miałam się z kim za bardzo podzielić. Bo dzieci są za młode, żeby wiedzieć, kto to był na przykład Manson albo kto to był Bruce Lee. Chociaż ja się dowiedziałam, że mamo Bruce Lee, przecież to ikona, wszyscy wiedzą, więc się troszkę zdziwiłam. I od słowa do słowa poleciłam Lenie, żeby sobie oglądała, co gry się Gilberta Grape. Później mnie troszkę tknęło, że tam jest pewna scena, której może niekoniecznie powinna oglądać, ale trudno. Poszły konie po betonie, dziecko Gilberta Grape oglądnęło i powiedziało, że fajne. No więc tak sobie później właśnie gdzieś mi ten Forrest Gump wyskoczył, chyba na Netflixie albo na jakimś z tych platform, które oglądamy, że jest tam wrzucony. Ja pamiętam, że to był, ja w ogóle uwielbiam Toma Hanksa. Dla mnie to jest naprawdę jeden z top 5 aktorów, których w życiu widziałam w jakichkolwiek filmach, a ja naprawdę niewiele oglądam. On był tam po prostu tak przecudowny i ten Forrest sam jest tak cudowną postacią, że ja ten film do dzisiaj pamiętam, mimo tego, że oglądałam go jak wyszedł. I mimo tego, że później miałam taki duży dysonans, jak oglądałam Streets of Philadelphia, który był strasznie smutnym filmem, ale cały czas ten Forrest Gump mi się przebijał, że mimo tego, że później Hanksa widziałam w kilku różnych takich i fajnych, i niefajnych, i tak dalej, to cały czas ten Forrest Gump jest dla mnie takim mega. Już wróciliśmy? Już wróciliśmy. Uf, bo ja mówię, i cały jeszcze czas oczywiście... chwila, ja bez mapy idę i już nie wrócę, już nie wiem, gdzie jestem. I przy okazji Lena się spytała, czy ma oglądać film o lesie, co mnie do tej pory bawi. Jakim lesie? O Forrest Gump. Aha. Chciałam ich polecić, się robi, ale jak o lesie? Że ona ma teraz geografię, ciężko walczy gdzieś tam, to mi się spięło to. Seriously? Tak. Biegający las? No ale przypiła się słowa forest, tak? Jarek pisze, i Jarku, bardzo proszę, żeby takie konta się jednak nie pojawiały.
ponieważ to jak mną to po prostu ja dostałem takie ciary. Jarek pisze, że miał złamaną kostkę w trzech miejscach. Operacja, śruby, zwolnienie. Jarku, ja mam, już nie mam, bo wyrzuciłem na wszelki wypadek, ale przez długie lata tutaj na tej płeczce u mnie leżało skierowanie do lekarza na operację kostki, ponieważ mam tam powywikiwane wszystko, co się da, bo miałem tyle razy skręconą kostkę, że tam już nie za bardzo jest co naprawiać i miałem mieć operację. A moje propozycje, żebyś grał w butach narciarskich, nie skutkowały? Oczywiście boję się lekarzy, więc oczywiście na żadną operację nie poszedłem. Zresztą lekarz popełnił błąd, bo byłem u profesjonalnego lekarza sportowego górnika Zabrze z tą moją kostką. I on wszystko mi tam wybadał i był zachwycony, jak może, że będzie mógł mnie zoperować. Wypisał mi to skierowanie na tą operację i on niestety za bardzo był pasjonatą swojej roboty. Opowiedział mi do końca, mi zrobi. I mi mówi, że proszę pan, tutaj panu weźmiemy tutaj takie ścięgno, to weźmiemy panu z łydki, czy tam z czegoś tam. Mi tam coś pokazywał. Tu panu się nawiercę, tu panu to przeciągnę. I ja już wiedziałem, że mdleję, tylko czekam, kiedy on skończy. Jak on skończy, powiedziałem dziękuję. Wyszedłem z tego pomieszczenia. Więcej nie wróciłeś. Widziałem, że nic z tego panu nie chce mieć nic do czynienia i żadnego jego nawiercania. Ale generalnie jestem strasznie strachliwy. Nie boję się lekarzy, a ból skręconej kostki jest przerażający faktycznie. To jest bardzo, bardzo bolesna kontuzja. Miałem ją w życiu bardzo wiele razy i to jest straszne. Więc jak mi tutaj Jarek napisał o złamanej kostce w trzech miejscach, to mi się to zrobił sobie. Powiedziałem, że dziękuję, już nie czytam komentarzy na dzisiaj, włączam YouTube'a. Więc proszę mnie nie straszyć takimi historiami. Jarku, współczuję. Czekajcie, mega. Bo przyszło nasze... Lena, chodź, powiedz, co się stało. Paliście coś w kuchni? A co? No nie mogę teraz wyjść, nagrywamy na antenie. Awaria. Więc coś Jarku, współczuję. I proszę mnie nie straszyć takimi historiami. Darek pisze, kupimy Etnosa ostatnio. Przykro mi, że gra złapał sobie recenzję i przyszła trochę bezecha, bo naprawdę świetna. No Etnos to jest jakieś, o tym mówiłem wielokrotnie, jakieś dziwko totalne, fajne, genialna gra, która się w ogóle nie przyjęła. No i tutaj kończymy. Wczoraj oglądaliśmy film Na noże. Super i polecam. Super, ciekawe, super, czy wam się super będzie podobał. Jarku, na noże byliśmy, nie? Oczywiście, super, że byliśmy w kinie i serial Na noże, o tym pisem Felieton ostatnio, którego jeszcze nie publikowaliśmy. Że jak zagracie sobie w Season 1, to tam sprawa numer 2 to jest na noże. To jest tajemnicze domostwo, rodzinka podejrzana, dużo różnych dziwnych wątków, to właśnie będą na noże w detektywie. Widziałem stronę portalu po ataku i pomyślałem, że to po prostu jakiś update i że niedługo pojawi się nowa strona. Łukaszu, tam jest jakieś mega wymieszanie, więc ogólnie strona portalu będzie. In progress. No i najdłuższy komentarz i kończymy. Bartoszek generalnie przez to, że obejrzał Planszówki TV, zaczął kupować komiksy, przestał wydać pieniądze na planszówki. Ja go skrytykowałem w zeszłym tygodniu. On w komentarzu powiedział, że absolutnie tak nie jest, nadal wydaje pieniądze na planszówki. Jako dowód tego zrobił listę, co kupił ostatnio. Że kupił Psionkę Jedynkę, kupił Zatek Sojusznicy, kupił Heksa, kupił Szaraż Mississippi. Jest przepraszam. Jest wybaczone. Więc Bartoszku, wybaczamy. W takim razie faktycznie jakby kupił planszówki i komiksy. A mówiąc zupełnie poważnie, ja mu ostatnio polecałem Hrabstwo Horror, które ty się naśmiewałeś, że to nie jest horror. I on powiedział, że mu się podobało. I że super, i że dobrze wybrałem, więc bardzo się cieszę. I on mnie teraz zapytuje, czy coś w klimatu Warhammera. No i teraz, Bartoszku, właśnie tu jest problem, że nie za bardzo. Że nie za bardzo są komiksy w klimatach Warhammera. Przejrzałem całą moją kolekcję, więc być może się słuchacze coś w komentarzach polecą. I jakbyś ty mogła, byś mi podać tam te... Nie. To ja bym chciał wstać. Przykład nawet nie sięgnę, one są poukładane, zaraz gdzieś mówię, nie w tej kolejności, nie z tej półeczki, nie. Drogi Bartoszku, wychodziło takie czasopismo Fantasy Comics, pokazuję do kamery, i w tym Fantasy Comicsie pojawiały się różne serie. Jedną z tych serii, które się ukazywały, oczywiście wziąłem złą rzecz, podejrzewam, możemy się znajdzie, był komiks Legenda. I komiks Legenda faktycznie ma i klimat taki warhammerowy, bo on się dzieje niby pomiędzy Francją a Niemcami w tamtych czasach rycerskich. I ma tam jakiegoś takiego mrocznego czarnoksiężnika, i mroczny zamek, i mroczne spiski. Więc on ma klimat Warhammera. Natomiast, drogi Bartoszku, tego się już nie da kupić. Więc pozostaje tylko Allegro. Ja co prawda mam podwójne egzemplarze i mógłbym sprzedać.
ale to musimy negocjować na mailach. Natomiast generalnie postaje ci Allegro i poszukiwanie fantazy komiks pierwszych początkujących tomów, gdzie był komiks legenda. Ja sprawdzałem w różnych internetach, nie za bardzo da się kupić. Ale ogólnie taki Warhammerów komiksów to nie za bardzo jest, nie za bardzo kojarzę. Można się słuchacze pomogą. I tym samym kończymy, ponieważ gadamy już tak długo. Już jest ósma, w ogóle. Że ja się zmarznęczyłem. Oglądamy coś zaraz. Półtorej godziny, najdłuższy odcinek ever. Ja byłem za bardzo przygotowany dzisiaj, mam takie wrażenie. Bo mam wrażenie, że nie. Jak to, że nie? No, że nie. Że nie będę za bardzo przygotowany? No, że nie. No patrz, raz, dwa, trzy. Nie, kończymy, słuchajcie, do usłyszenia za tydzień. Na pewno będziemy opowiadać o różnych fajnych rzeczach, bo będziemy się zbliżać do maratonu i na pewno będziemy musieli Was zachęcać i coś tam ujawnimy i tak dalej. Dajcie nam koniecznie znać, o, to się tak robi, nie? Na YouTubie teraz, w komentarzach. Czy ta formuła ma zostać, czy mamy coś tu na biurku pozmieniać, coś mamy siorbać, pić, jeść, coś zrobić ciekawego. Jeżeli tak, to my się oczywiście spróbujemy dostosować albo i nie. Do usłyszenia, dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, prosimy tego subskrajba i te inne wszystkie historie, tak, lajki, jest, komentarze. Dziękujemy. I do usłyszenia. I do usłyszenia. I do usłyszenia. I do usłyszenia.